Szanowni Państwo, portal o historii EU zaprasza do obejrzenia i wysłuchania relacji wideo oraz podcastu ze spotkania online pod tytułem Jerzego Giedroycia – Przygody z historią i historykami. Wydarzenie zostało zorganizowane w ramach cyklu otwartych interdyscyplinarnych seminariów humanistycznych portalu o historii EU. Tematem debaty było wydawnictwo Mam na Pana nowy zamach – wybór korespondencji Jerzego Giedroycia z historykami i świadkami historii 1946-2000. W dyskusji wzięli udział redaktorzy tomów, profesor Rafał Stobiecki i profesor Sławomir Nowinowski z Uniwersytetu Łódzkiego oraz profesor Jan Pomorski z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a także profesor Mirosław Filipowicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Rozmowę prowadził profesor Sławomir Łukasiewicz z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Spotkanie odbyło się 5 marca 2021 roku o godzinie 16. Wideo i podcast są dostępne na portalu O Historii EU oraz w naszych mediach społecznościowych na platformie YouTube, Facebooku oraz Twitterze. Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego portalu www.ohistorie.eu i lektury zamieszczonych na nim artykułów, recenzji, opinii i wywiadów oraz oglądania i słuchania relacji wideo i podcastów zorganizowanych przez nas naukowych spotkań. Zachęcamy także Państwa do subskrybowania naszego kanału na platformie YouTube oraz polubienia profilu na Facebooku. Redakcja portalu O Historii EU. Realizacja wideo i podcastu dr habilitowany Piotr Witek. Dzień dobry, dobry wieczór, chociaż coraz więcej mamy słońca, więc pogoda sprzyjałaby seminarium na dworze, ale cieszymy się, że Państwo są z nami przy spotkaniu, które zostało zorganizowane przede wszystkim przez portal O Historię. I bardzo się cieszę, że możemy się tutaj spotkać i możemy porozmawiać o książce czy o książkach, których redaktorami są Sławomir Nowinowski i Rafał Stobiecki, profesorowie z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo serdecznie witamy. Za chwilę jeszcze parę słów powiem w ogóle o uczestnikach spotkania osobno, ale chciałem zacząć od sprawy anegdotycznej. Mamy dzisiaj 5 marca. Jak Państwo wiedzą, jest to rocznica, kolejna już śmierci Józefa Wissarionowicza, Stalina, który odcisnął swoje piętno również na emigrantach, o których będziemy rozmawiać, bo to dzięki niemu duża część polskiego społeczeństwa znalazła się po 1945 roku, a nawet wcześniej poza granicami tego kraju. I być może to nazwisko również w jakimś wymiarze wróci w naszej rozmowie. Chociaż powiem szczerze, że przeglądałem tą korespondencję wydaną pod tym kątem i ku mojemu zaskoczeniu to nazwisko pojawiło się w zupełnie innej korespondencji, zupełnie gdzie indziej i tylko jako pewien pretekst do zainteresowań historycznych, ale nie wokół 5 marca. Więc mamy już pewną zbieżność z tym, co dzisiaj mówimy. Jesteśmy, powiem szczerze, również w oktawie Dnia Żołnierzy Wyklętych. Chciałbym to podkreślić, ponieważ o żołnierzach również będziemy mówić, ale o żołnierzach Jerzego Giedroycia, który miał związki z polską armią i wokół siebie zbierał ludzi, których, mówiąc językiem takim żołnierskim, którym wyznaczał zadania, tak, do wykonania. Stąd się na pewno bierze tytuł tomów, o których będziemy rozmawiać. Mam na Pana nowy zamach. Może to nie jest terminologia bardzo żołnierska, ale na pewno w jakimś sensie militarna. Tak? Zamach jest pojęciem związanym z działalnością militarną. Terrorystyczną, Sławku, terrorystyczną. No, nie wiem, czy Giedroycia można uznać za osobę bliską terroryzmowi. Na pewno niektórych terroryzował, ale do tego też pewnie dojdziemy. Proszę Państwa, osoby dramatu, czyli naszego dzisiejszego spotkania,
Zacznę od profesora Rafała Stubieckiego, którego już wcześniej przywitałem, znakomitego historyka historiografii, który zajmuje się zarówno historią emigracji, czy historią historyków, którzy znaleźli się na emigracji, jak i historią PRL-u. Było spotkanie ostatniej książce, którą napisał, będą takie spotkania jeszcze z nim, ale dzisiaj witamy go serdecznie jako jednego z redaktorów i liczymy na jego aktywny udział. Drugą osobą jest profesor Sławomir Nowinowski, również profesor Uniwersytetu Łódzkiego, który dzieli swoje zainteresowania między historię dyplomacji, a właśnie emigrację. Wiadomo, że w obu panach można byłoby wiele opowiadać, ale chciałem tak jakby w dwóch zdaniach o każdym przynajmniej dwa słowa. No i oczywiste jest, że to są nasi główni bohaterowie, którzy opowiedzą, jak powstawały te tomy, na pewno opowiedzą o Narodowym Programie Rozwoju Humanistyki i wielu jeszcze innych sprawach związanych z tą publikacją. Ale chciałem przywitać również już teraz bardzo serdecznie pana profesora Jana Pomorskiego, który miał okazję i współkierować Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej przez jakiś czas i ma znakomitą pracownię metodologii na tymże uniwersytecie, grono uczniów wokół siebie skupionych, ale dlaczego jest tutaj, no trzeba się zapytać. Otóż jest to chyba najważniejszy ambasador kultury paryskiej i dorobku tejże kultury w Lublinie, który zadbał o to, żeby właśnie UMCS wydawał mnóstwo książek, przypominał je, żeby powstała nagroda imienia Jerzego Giedroycia, a który, proszę Państwa, przede wszystkim jest recenzentem tychże trzech tomów i który, no, trzeba założyć, przeczytał te 3000 stron w druku. No nie wiem, ile to jest arkuszy wydawniczych, ale na pewno jeszcze więcej. I patrzę na profesora Pomorskiego z podziwem i z nadzieją, tak, że tutaj będzie mógł również zabrać głos. No i chciałbym również przywitać bardzo serdecznie pana profesora Mirosława Filipowicza z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który jest specjalistą od historii i historiografii, między innymi autorem świetnych książek, jednej książki, do której sięgam praktycznie codziennie, o amerykańskich historykach Rosji, ale tutaj chcielibyśmy go poprosić po prostu o rozmowę na temat właśnie historiografii, tak? Jak te tomy wpisują się w to, co wiemy w ogóle o historiografii polskiej i takie będzie stało przed nim zadanie, a wiem również, że czytał te tomy, bo robił notatki. Więc proszę Państwa, znamy już wszystkie nazwiska i zgodnie z tym, co przygotowałem wcześniej, chciałbym zacząć od pierwszego pytania skierowanego do redaktorów, o to, jak wyglądała technologia przygotowania tych tomów. To już powiedziałem, że to są 3000 stron w druku, to jest 2500 listów wybranych, to jest 161 autorów i autorek, którzy znaleźli się w tym wyborze. Jak się przygotowuje tak potężną publikację, co jest potrzebne, jakie techniczne kłopoty się z tym wiążą? No i parafrazując zdanie wypowiedziane kiedyś przez panią profesor Beatę Dorosz, jak się czyta i publikuje cudze listy. Bardzo proszę, to już jakby kolejność jest dowolna, który z panów chciałby zacząć. Pozwolę sobie w takim razie, sprowokowany tym ostatnim zdaniem, rozpocząć rozmowę. Witam państwa. No cóż, Sławku, zaskoczę cię stwierdzeniem, że cudze listy, w tym konkretnym przykładzie listy Jerzego Giedroycia i do Jerzego Giedroycia, czyta się bez szczególnej ekscytacji, tak jak każde inne źródło historyczne, bo przypomnę, nie są to listy intymne, są to listy zawodowe, są to listy, można by użyć takiego określenia, handlowe, bo Instytut Literacki w Paryżu był firmą wydawniczą. To, co niewątpliwie oddziałuje na pewną sferę emocjonalną, to korespondenci. Świadomość, że obcuje się z
dziełem ludzi wybitnych, może nie wszystkich tak wybitnych jak Jerzy Giedroyć, ale jednak wśród korespondentów redaktora paryskiej kultury byli przecież i wybitni politycy, pisarze, ludzie w jakimś sensie ważni dla nas, dla naszego formowania się, przynajmniej niektórzy znowu, tak można powiedzieć. I ta możliwość przyjrzenia się z bliska dialogowi tych wielkich postaci, czy ważnych postaci, ważnych także dla kultury polskiej, no przynajmniej w moim przypadku była źródłem jakiejś ekscytacji. Ciekaw jestem, Rafale, co ty o tym powiesz. Nie chciałbym zanudzać państwa technikaliami, natomiast wypada zacząć od tego, że realizacja tego programu była możliwa dzięki grantowi Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. W związku z tym polski podatnik za to płacił i chcieliśmy się temu podatnikowi jak najlepiej odwdzięczyć. Dla mnie była to od początku też wielka przygoda intelektualna, poczynając od możliwości obcowania z tą korespondencją przez poczucie tak naprawdę aury i magiczności tego miejsca, jakim jest dom w Maison Lafitte. Wreszcie ten projekt łączył się z poznaniem wielu ludzi, z którymi do dzisiaj utrzymuję kontakty i mam pełną świadomość, że gdyby nie to, to być może nigdy w życiu nie spotkałbym pana Wojciecha Sikory, pani Anny Oleńki Bernhardt czy pana Stanisława Mancewicza. Natomiast przechodząc już do istoty twojego pytania, Sławku, to w moim przekonaniu lektura korespondencji, szczególnie korespondencji prywatnej, wiąże się z kilkoma wyzwaniami. Po pierwsze, to jest takie wyzwanie poznawcze. Czy uda się adekwatnie odczytać intencje treści listu, umieścić go w jakimś kontekście, zwrócić uwagę na istotne detale. Po drugie, to jest wyzwanie emocjonalne. Jak napisał swego czasu Krzysztof Pomian, redaktor, przypomnę, tomu korespondencji między Giedroyciem a Mieroszewskim, czytanie czyich listów to jest jak podsłuchiwanie jakiejś prywatnej rozmowy. I trochę coś w tym jest. Mieliśmy, jak sądzę, świadomość, że wchodzimy w świat pewnych intymności, mimo że Sławek ma rację, w większości przypadków jest to korespondencja dotycząca spraw politycznych, spraw programowych czy kwestii redakcyjnych. Po trzecie, to jest wyzwanie, powiedziałbym, natury filologicznej też. Odwołam się tutaj do przykładu własnego. W ramach podziału obowiązków dostałem do opracowania listy Stanisława Kota. I w pewnym momencie rozłożyłem ręce. To były listy pisane już przez wiekowego profesora. Nie byłem w stanie ich odcyfrować i gdyby nie pomoc Tadeusza Rutkowskiego, który napisał dwie książki o tym wybitnym historyku i znakomicie jest obeznany z archiwaliami, to bym sobie nie poradził. To taka rzecz, którą też trzeba brać pod uwagę, choć oczywiście pamiętajmy,
że w większości zdecydowanej te dokumenty, z którymi mieliśmy do czynienia, to są maszynopisy, czy to są kopie maszynopisów. Wreszcie czytanie czyjejś korespondencji to jest też wyzwanie etyczne. W tym przypadku nie mieliśmy dylematów, czy jakiś fragment umieścić w edycji, czy też nie. Natomiast przypominam sobie naszą wcześniejszą ze Sławkiem przygodę z listami. Mam na myśli edycję korespondencji Jędrzejewicza i Poboga Malinowskiego, gdzie w liście Poboga Malinowskiego pojawiają się fragmenty dotyczące prostytuujących się żołnierek Armii Krajowej w Paryżu w 1945 roku. Jeden z recenzentów tej pracy wydawniczych zasugerował nam, żeby ten fragment opuścić. Nie zdecydowaliśmy się na to. Do dzisiaj gotowy jestem bronić tej decyzji. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że przed edytorami korespondencji stają też takie dylematy, prawda? Kiedy rzecz na przykład dotyczy życia prywatnego osób żyjących. Dziękuję. Bardzo, bardzo wam dziękuję. Jeszcze takie dopytanie się. A gdybyście dzisiaj mieli usiąść do wydania takich trzech tomów, już wiecie, jak to wygląda, ale porwalibyście się na to? Ja drugi raz nie. Mówię od razu. Mam przesyt korespondencji nie tylko Jerzego Giedroycia i jego współpracowników, choć to oczywiście w kategoriach żartu powiedziałem na początku, że to była wielka intelektualna przygoda, którą będę pamiętał do końca życia i oczywiście poważna odpowiedź na twoje pytanie brzmi, Sławku, tak. Okej. Okay. Bez wahania, Sławku. Bez wahania? Oczywiście inaczej niż zabrałem się za to w 2014 roku. Jesteśmy już bogatsi o cały szereg doświadczeń, także od tej technicznej strony już inaczej byśmy to zorganizowali. Dobrze, to dziękuję jakby za tą pierwszą odpowiedź i mam takie pytanie, no bo jak się czyta taką ilość listów, to wyobrażam sobie, że jednak musieliście znaleźć coś, co was zaskoczyło, czego się nie spodziewaliście, co było jakimś takim nagłym odkryciem, no nie wiem, z czym chcielibyście się teraz podzielić, no bo zakładam, że nie wszyscy jednak przeczytają te wszystkie trzy tomy, ale może chcielibyście na coś zwrócić uwagę, że jak ktoś, nie wiem, siądzie do tych tomów, to przez indeks znajdzie jakieś nazwisko, odszuka jakąś informację, przeczyta jakąś anegdotę. Czy moglibyście coś polecić jakby z własnego doświadczenia i z własnej lektury? To moja kolej, Sławku, czy twoja? Bo ja już się pogubiłem. Według. Może być Rafał. Według uznania. Dla mnie największym zaskoczeniem, co zresztą wychwycił także siedzący tu z nami recenzent, była korespondencja Jerzego Giedroycia z kobietami. To jest zupełnie inna twarz redaktora, inny język. Czasem język na pograniczu flirtu. To jest szarmancki niezwykle redaktor kultury. I dużym przeżyciem dla mnie było czytanie tych listów. Niestety nie wszystkie weszły do edycji, bo z tego punktu widzenia najciekawsza jest chyba korespondencja z następczynią słynnego Grydza, Stefanią Kosowską, która wręcz mieści w sobie pewien element flirtu. Pani Kosowska, pan Giedroyc spotykają się w Londynie, przechodzą na ty, co w relacjach redaktora z osobami obcymi, jak wszyscy wiedzą, było czymś absolutnie wyjątkowym. Potem redaktor się z tego
przejścia na ty, jakby trochę wycofuje, wnioskuje na podstawie korespondencji. I to jest wielce frapująca historia, ale podobnie inny obraz Giedroycia wyłania się z listów wymienianych z choćby Marią Hirszowicz czy Hanną Świderską, która plotkuje o emigracyjnym Londynie. Giedroyć jest tym wielce zainteresowany, wymieniają cały szereg uprzejmości. Ta korespondencja nie ma nic wspólnego z takimi listami, których ze Sławkiem przeczytaliśmy całe mnóstwo, gdzie redaktor pisze właśnie, że nawiążę do tytułu, mam na panią nowy zamach, na pana zwykle, i poleca przygotowanie czegoś. Sławku, już ci oddaję głos, bo znów się rozgadałem. Dziękuję bardzo. Obaj mamy skłonność do rozgadywania się, więc i ćwiczyliśmy to zresztą w Maison Lafitte w przerwach między lekturą korespondencji bardzo często. Kiedy Sławku zadałeś pytanie o zaskoczenia, to pomyślałem, że ten termin ma wiele postaci, bo mogły być zaskoczenia zarówno treścią listów, i tu trochę Rafał o tym powiedział, ale chciałbym też zwrócić uwagę na innego rodzaju zaskoczenia, a mianowicie na przykład na zaskoczenia, iż wielu listów nie znaleźliśmy. Nie dlatego, że one zaginęły, zostały zniszczone, ale nigdy nie zostały napisane. W momencie, kiedy rozpoczynaliśmy pracę, archiwum nie było jeszcze w pełni uporządkowane. Nie istniał kompletny inwentarz, a zatem trochę poruszaliśmy się po omacku, przynajmniej na początku naszej pracy. Oczywiście wytypowaliśmy sobie kilkadziesiąt nazwisk na podstawie naszej znajomości kultury i zeszytów historycznych, ale na przykład braliśmy też pod uwagę, że natrafimy na korespondencję z historykami krajowymi, niekoniecznie korespondencję, która powstała przed 1989 rokiem. I tutaj takich zaskoczeń było całkiem sporo. Przynajmniej dla mnie, który wcześniej od niektórych osób, przemilczmy nazwiska, słyszał pewne sugestie, jakoby no, niemal z redaktorem Giedroyciem byli oni w bardzo zażyłych kontaktach. Oczywiście nie potrafię odpowiedzieć i nie mam zamiaru spekulować, dlaczego pewnych listów, znaczy pewne osoby w ogóle nie czuły potrzeby skontaktować się z Giedroyciem. Dlaczego nie robiły tego w czasie ancien reżimu, mogę zrozumieć, nawet jeśli w tym czasie przebywały na Zachodzie. Natomiast czemu nie robiły tego po 1989 roku? Nie wiem. Może uznały, że nie wypada, że skoro wcześniej zabrakło takiej inwencji czy odwagi, to nie należy tego robić już później, a może uważały już, że redaktor i kultura to już czas przeszły, dokonany, coś mało istotnego. Natomiast chciałbym powiedzieć o jeszcze jednym zaskoczeniu. To, Sławku, ujmiesz mi trochę minut z późniejszej wypowiedzi, a mianowicie zaskoczeniem mimo wszystko, mimo przeczytanych tomów korespondencji z Miłoszem, Kotem Jeleńskim i tak dalej, to, co uderzyło mnie szalenie w korespondencji, którą mogłem czytać w oryginale, to niebywałe wyczulenie redaktora na potrzeby innego człowieka. Powiedziałbym człowieka w potrzebie. Giedroyć chętnie nawet sam o sobie mówił, że traktuje ludzi użytkowo, utylitarnie, wyciska ich jak cytrynę, po czym odrzuca.
I skłonny jestem zgodzić się z tą tezą. W momencie, kiedy przestawali oni mu być potrzebni, przestawali go interesować. Do momentu, w którym otrzymał sygnał, że ktoś jest chory, ktoś jest w biedzie, czy jakieś nieszczęście go dotknęło. Wtedy starał się uruchomić wszystkie swoje możliwości, zamęczał różnych ludzi korespondencyjnie prostym przekazem. Ten i ten, ta lub tamta są w potrzebie. Trzeba im pomóc. Pieniężnie znaleźć lekarstwa, skontaktować z kimś, może znaleźć pracę. I to było dla mnie ogromnym zaskoczeniem. To ta kolejna odsłona, powiem nie dość precyzyjnie, ludzkiej twarzy Jerzego Giedroycia. Dziękuję. Dodałbym do tego jeden przykład, Sławku, jeśli pozwolisz. Oczywiście. Który mnie też uderzył, to jest troska o Stanisława Kota, którego tutaj już dzisiaj przywoływałem. Jak wszyscy wiemy, Giedroyć nie miał najmniejszych powodów, żeby być ambasadorowi Kotowi za cokolwiek wdzięczny. A jednak zachował się w sposób wyjątkowy i można tu wymieniać więcej nazwisk osób i z kraju, i z emigracji, którym starał się na najprzeróżniejsze sposoby w momencie, kiedy podwinęła im się noga, kiedy zachorowali, kiedy byli gdzieś na marginesie, pomagać. Super, świetnie. To rysuje nam się obraz redaktora nie tylko jako redaktora, nie tylko jako tego rozgrywającego, ale również jak człowieka. Ale chciałbym jeszcze o jedną rzecz znowu tutaj dopytać. Tak jak Sławko mówi, że pewnych rzeczy nie znaleźliście, a czy no nawet przy tym procesie digitalizacji ogromnym, który postępuje w Maison Lafitte, który pozwala nam czytać dzisiaj na bieżąco kultury, zeszyty historyczne, masę różnych dokumentów online, czy uważacie, że jakby w zakresie tego, co przebadaliście, co znaleźliście. Może się zdarzyć, że jeszcze jakiś list kiedyś się pojawi, nie wiem, historyka, no ze względu jakby na to, że z tego, co szukaliście, a nie znaleźliście. Czy coś jeszcze jest dla przyszłych badaczy, nie wiem, młodych kolegów chociażby, którzy nas słuchają? Szukam zręcznego i parlamentarnego określenia, które powinienem tutaj użyć. No, nie bardzo go znajduję w tym momencie i powiem tak w takim razie, że musiałbym upaść na głowę z wysokości co najmniej wieży Eiffla, żeby stwierdzić, że po wykonanej przez nas pracy już nie ma nic do roboty żaden historyk, ani młody, ani stary, ani początkujący, ani doświadczony. No właśnie powiem, cały smak historii dla mnie przynajmniej polega na tym, że badanie jej się nie kończy. Tak przynajmniej to rozumiem i takie twierdzenia, które napotykam czasem w książkach, iż autor wyczerpał bazę źródłową albo że już więcej nic nie można powiedzieć, no włóżmy między bajki. Archiwum Maison Lafitte kryje ogromną ilość jeszcze tajemnic czy bardzo ważkich informacji. No, powiem też, że 2500 listów z niewielkim okładem, które znalazły się w naszej edycji, to mniej więcej 1/15 tych, które przeczytaliśmy. No byłoby czymś niemożliwym, czy wręcz absurdalnym próbować powiększać tą edycję dwu- czy trzykrotnie, już nie mówię 15-krotnie. Pewnie i nie wszystkie listy były warte przedrukowania. Tym niemniej jednak często, no może nie z bólem serca, nie przesadzajmy, ale jednak z pewnym żalem stwierdzaliśmy, że no, musimy zrezygnować z publikacji tego czy innego listu, czy tych, czy innych listów, ponieważ no, narusza to pewne proporcje, które z trudem wypracowaliśmy, są listy ważniejsze. No i poza tym kiedyś tą pracę musimy skończyć. Nie może ona trwać
nie tylko ze względu na to, że był to grant w nieskończoność. Trzeba zwrócić uwagę, że mówi to redaktor trzech tomów, które razem mają 3000 stron, jeszcze raz to podkreślę, ale chciałem jeszcze jedną rzecz zauważyć, bo tam przy każdym nazwisku właśnie jest taki wstęp, tam jest wymieniona liczba listów, które znaleźliście, no i potem widzimy, że tych listów jest czasami proporcjonalnie dużo mniej, tak, że na pewno nie są to wszystkie listy. To na pewno musiało być też trudne, żeby dokonywać takiej selekcji. Ale to już jakby jest tylko a propos tego, co mówiliśmy na początku, czyli pewnej technologii pracy. Ale mam na koniec jakby tej sesji, tej części takie pytanie dosyć ogólne, ale wydaje mi się, że kluczowe. Znaczy właśnie o to, jaki obraz Giedroycia się z tego wyłania. Powiedziałeś, Sławku, trochę o Giedroycie jako o człowieku, co może nie być oczywiste, bo to są listy z historykami, ale właśnie, jakby, czy to jest Giedroyć historyk, który no, w przedwojennej Polsce jeszcze próbował studiować historię, nabrał takiego wyczucia historii i właśnie zachowuje się jako historyk, czy to jest jednak polityk, tak jak o nim piszecie we wstępie, który uprawia bardzo konkretną, bardzo świadomą politykę historyczną, jakby opracował pewne jej założenia i z tej korespondencji to się wyłania. Nie wiem, jakby co jest w nim bardziej wyraziste, silniejsze, a może jest jeszcze jakiś wymiar tego Giedroycia, który chcielibyście nam opowiedzieć. Rafale, twoja kolej. Moja kolej, dobrze. Odpowiadając, Sławku, na twoje pytanie, rysuje mi się ta odpowiedź następująco. Oczywiście można mówić o Giedroyciu jako o historyku, skoro mówi się dzisiaj jako o historyku Andrzeju Wajdzie, Agnieszce Holland, a ostatnio siedzący z nami profesor Pomorski uraczył nas wykładem Olga Tokarczuk jako historyczka, skądinąd bardzo, bardzo ciekawym. I nawet zaryzykuję tezę, że można by znaleźć więcej argumentów na rzecz tego, żeby zdefiniować Jerzego Giedroycia jako historyka, w przeciwieństwie do. Natomiast dla mnie oczywiście Jerzy Giedroyć to przede wszystkim twórca pewnej polityki historycznej. Oczywiście można powiedzieć, że to jest pojęcie, które w czasach Giedroycia nie funkcjonowało w dyskursie publicznym, tak zdefiniowane, jak znamy je dzisiaj, ale szukając jakiegoś syntetycznego określenia na tę działalność na polu historii Jerzego Giedroycia, doszliśmy wspólnie ze Sławkiem do wniosku, że ono ma największy potencjał i ono najlepiej syntetyzuje te różne akcje podejmowane przez Giedroycia. No, piszemy o tym we wstępie, jaka to była polityka historyczna, czy jaka to była wizja polityki historycznej. W sensie organizacyjnym, jak trafnie Jan, którego znowu przywołuję, zauważy, był to taki networking bez internetu, prawda? Czyli próba organizacji pewnego środowiska przy pomocy korespondencji. Dzisiaj żyjemy w zupełnie innych czasach, ale tym większy podziw dla redaktora. Natomiast w sensie ideowym, no to była przede wszystkim polityka historyczna wielogłosowa. Giedroyć nigdy nie miał oporów, żeby do głosu na łamach redagowanych przez siebie pism dopuszczać osoby dalekie mu światopoglądowo, ale które mogły coś wnieść do dyskusji o przeszłości. Po drugie, to jest polityka, która jest próbą reaktualizacji wizji Polski Jagiellońskiej, czyli oczywiście cała idea ULB i stosunki z Rosją, co warto dodać. Giedroyć nie lubił Polski Piastowskiej, o czym mówił, uważał
Polskę Piastowską za pomniejszenie Polski, ale musiał się z realiami pogodzić. I wreszcie po trzecie, to jest polityka historyczna realizowana z troską o państwo, czy z takim poczuciem, że powinna jej towarzyszyć wynegocjowana w środowisku elit polska racja stanu. Sławku? No, argumenty przemawiające za tym, że Jerzy Giedroyć zasługuje na miano historyka, są liczne. Można by przytoczyć chociażby fakt, że przez ponad ćwierć wieku wydawał regularnie historyczny periodyk, który, będę się upierał, był ważny. I też się nie waham stwierdzić, którego brakuje na współczesnym rynku historycznym w Polsce. Kolejnym argumentem jest fakt, że Jerzy Giedroyć wytrwale inspirował badania, potrafił wywoływać źródła, pieczołowicie też gromadził i zabezpieczał archiwalia, ale można też problem ująć nieco inaczej. Giedroyć był nie tylko homo historicus, ale profesor Jan Pomorski, mam nadzieję, wybaczy mi to stwierdzenie, również homo meta historicus. Powiedziałbym homo meta historicus nieśmiały. Tak jak nieco nieśmiały był generalnie w życiu, przynajmniej powojennym, bo o przedwojennym krążą legendy, Jerzy Giedroyć. Mając do czynienia z ludźmi tej miary, co chociażby Piotr Wandycz, Stanisław Kościołkowski, czy Stanisław Kot, Jerzy Giedroyć czuł się historykiem, amatorem. Czasami nawet trochę sobie dodawał, mówiąc, że tą historię na Uniwersytecie Warszawskim to prawie skończył, a w sumie było tego dwa semestry, o ile dobrze pamiętam. Tym niemniej jednak, właśnie śledząc listy Giedroycia, niekoniecznie tylko te publikowane w naszej edycji, można wyraźnie zaobserwować rozwój refleksji nad przeszłością. To nie jest oczywiście refleksja w skali kontynentu, ale już bym powiedział w odniesieniu nie tylko do Polski, ale również Europy Środkowo-Wschodniej. Mam nadzieję, że uda się te rozproszone wątki pozbierać. No i wtedy może łatwiej będzie nam odpowiedzieć na pytanie, jakim Jerzy Giedroyć był historykiem. A może nie tylko uprawiającym politykę historyczną, może nie tylko menadżerem badań historycznych. No tak, ale nawet to pojęcie, networking, menadżer historii, czy właśnie badań historycznych, tak, bo to jakby temu służyło, to jakby brzmi bardzo innowacyjnie, a jak do tego dołożymy jeszcze kontekst zimnej wojny, tego w jakich warunkach on funkcjonował i tak dalej, no to rzeczywiście rysuje nam się po raz kolejny ta niezwykła postać. Jeśli mogę jedno zdanie jeszcze dodać. Jasne. Kiedy właśnie, Sławku, słusznie wymieniasz te nowoczesne, no słabo wydawałoby się przystające do Jerzego Giedroycia pojęcia, to z drugiej strony myślę warto nie dość podkreślać, jak chałupniczy był warsztat Jerzego Giedroycia. Lwia część tych listów to listy pracowicie przez niego dwoma palcami wystukane na maszynie. Dopiero pod koniec życia je zaczął dyktować.
cały szereg działań, akcji uwieńczonych sukcesem, ale i tych, które gdzieś tam spełzły, może nie na niczym, ale nie osiągnęły celu, zostały uruchomione przez człowieka, który, jak celnie myślę, określiła to Magdalena Grochowska, na pół wieku przykuł się do biurka, bo uważał, że tak trzeba. I przy pomocy szczupłego sztabu z Maison Lafitte realizował swoje wielkie koncepcje. No tak, my też jesteśmy przykuci do biurek w trochę innej sytuacji, ale rzeczywiście jakby wasze tomy pozwalają nam, nie wyjeżdżając z Polski, no, poznać to, co poruszało całe grono historyków, nie tylko Giedroycia. Pan profesor Jan Pomorski, Janie, jeżeli mogę zwrócić się tak do ciebie, wysłuchałeś tej naszej rozmowy, wielokrotnie byłeś przywołany jako i ekspert, i inspirator do różnych rzeczy. Czy mógłbyś się z nami podzielić jakby swoją oceną, swoją refleksją po tej lekturze i surowych tekstów, i tego, co dostałeś w ręce już wydane? Witam wszystkich bardzo serdecznie. To wielka przyjemność i radość, że mogę być z wami dzisiaj, zwłaszcza gdy rozmawiamy o tak wybitnym dziele, jak to, które jest przedmiotem naszej dzisiejszej uwagi. Pozwólcie, że zacznę jeszcze raz od gratulacji dla obydwu autorów. Są również laureatami Nagrody Państwowej, Nagrody Ministra. I mało która nagroda wywołała we mnie tak pozytywną reakcję. Ogromnie się cieszę, tym bardziej, że w jakimś sensie obiecałem kiedyś przed laty, bo miałem szczęście jeszcze poznać redaktora Jerzego Giedroycia, że on sam i cały ośrodek stanie się przedmiotem badań naukowych. Stanie się faktycznie pewną placówką, gdzie będą realizowane prace badawcze, i stanie się prawdziwym archiwum. I jak patrzę na to, co w ciągu tych 20 lat udało się zrobić, a zaczynaliśmy właściwie od takiego projektu, że wyślemy archiwistów, którzy spróbują pomóc uporządkować te niezwykle bogate i tak ważne z perspektywy historii Polski, historii Europy, bogate zbiory. I pierwszy taki krok polegał na tym, żeby pokazać, że redaktor Giedroyć był prawdziwym archiwistą. I powstała, napisana przez doktora Czarnotę, pierwsza książka. On był tą osobą, która po raz pierwszy pojechała do Maison Lafitte. UMCS realizował wtedy swój projekt pomocy, właśnie wysyłał swoich pracowników, archiwistów, po to, aby rozpocząć to wielkie przedsięwzięcie. I tego efektem była pierwsza praca i doktorska pokazująca Giedroycia jako archiwist. Gdy patrzę na to z perspektywy tego, co udało się zrobić Sławkowi i Rafałowi i dwóm towarzyszącym paniom, które im w tym projekcie pomagały, to widać, co stało się na przestrzeni tych lat, że z jednej strony udało się pracować na już trochę innych warunkach niż wtedy, kiedy te projekty się zaczynały, a z drugiej strony, że uzyskaliśmy zupełnie inny obraz redaktora, o wiele pełniejszy. Oczywiście ma rację Sławek i ma rację Rafał, gdy mówią o Giedroyciu jako historyku. Oczywiście przed nami jest napisanie takiej pracy. Myślę, że Sławek, jeśli się tego podejmie, to otrzymamy kiedyś znakomite dzieło, które pokaże wszechstronność tego podejścia do rozumienia historii. Ja się zgadzam, że mamy do czynienia z jednej strony z człowiekiem, który był sprawcą historii również, czyli był takim homo historicusem, ale równocześnie nad tą historią reflektował, był metahistorikusem. I dałoby się to pięknie opowiedzieć. I jestem przekonany, że taka praca w najbliższych latach powstanie. I nikt lepiej od właśnie
obydwu kolegów nie jest predysponowany do tego, żeby się tą tematyką zająć i żeby w rezultacie powstała taka monografia, która w pełni ten bardzo bogaty w rozmaite aspekty życiorys opowie w kontekście tego, jak można rozumieć historię. Ja nie ukrywam, że dla mnie lektura tych listów była też fantastyczną przygodą. Nie zapomnę oczywiście, bo termin był krótki. Jak zwykle prośba była, żeby spróbować przygotować tą recenzję wydawniczą, ale ta korespondencja na tyle mnie wciągnęła, że ja właściwie przez 2 tygodnie czytałem to bez przerwy, bo okazało się to wielką intelektualną przygodą. Te nazwiska, 161 nazwisk, każde coś mówiło, ale też były prawdziwe odkrycia. Ja nie ukrywam, że korespondencja z Józefem Garlińskim na przykład mnie osobiście, którą kompletnie kojarzyłem, osobiście niezwykle zafrapowała, bo nagle się okazało, że Garliński wyrasta jako jeden z bardzo ważnych intelektualnych partnerów dla Giedroycia, o czym przedtem w ogóle nie myślały. Więc tych zaskoczeń było wiele. Zaskoczeniem były oczywiście również listy, tak jak już Rafał wspomniał, korespondencja z kobietami. Ja właśnie dzisiaj wyciągnąłem, bo chciałem o Świderskiej mówić i akurat leży przede mną ta korespondencja, a Rafał ją przywołał, bo chciałem w tym kontekście opowiedzieć również o tym, co już zostało zasygnalizowane, że Giedroyć się zmienia, jest uroczy, czarujący w momencie, kiedy pisze do kobiet. To jest zmiana wyraźnie podejścia i to jest nowe oblicze. Bardzo dziękuję za to, co Sławek powiedział o Giedroyciu jako o człowieku, który ma ludzką twarz. Myśmy zawsze wiedzieli, że Hertz pełnił w Maison Lafitte taką funkcję, prawda, że on zajmował się właśnie tą pomocą. Ale pięknie, że udało się wam w tym momencie również wydobyć to, że sam redaktor, prawda, który oczywiście, jak wyobrażamy sobie dzień Giedroycia codziennie, prawda, jak on musiał wyglądać. Przecież do tej korespondencji z historykami dochodzą korespondencja z zupełnie innymi środowiskami. Ten człowiek codziennie musiał pisać minimum, jak ja sobie wyliczałem, od 60 do 80 listów, prawda? Bo tyle łącznie tego jest. Jeśli rozłożymy na lata jego aktywności, no to ja sobie w ogóle nie wyobrażam, to nie są krótkie też listy, prawda? Więc zarządzanie własnym czasem, przykucie się do tego biurka, o którym tutaj mówiliście, to jest cecha niezwykle charakterystyczna. Co w rezultacieśmy otrzymali? Otrzymaliśmy fantastyczną korespondencję, na podstawie której można prowadzić rozmaite badania. Ja sobie wymyśliłem na przynajmniej kilkanaście tematów prac magisterskich i parę doktorskich, które na podstawie tej korespondencji mogą powstać. I to jest fantastycznie, prawda, że oto dla młodego pokolenia badaczy, którzy chcą i mogą zajmować się, pamiętajmy, że istnieje na UMCS pracownia, która zajmuje się badaniami nad Instytutem Literackim, nad paryską kulturą, i można powiedzieć, że przebija się przez tą pracownię jednak kilkanaście młodych badaczy w ciągu roku. I to pokazuje, oni mówią, że co mamy badać? No to jak mamy tego typu korespondencje w tym momencie, to naprawdę jest co badać. Mnóstwo bardzo ciekawych wątków dałoby się tutaj wyeksponować i można by bardzo długo o nich opowiadać, no ale inni też chcą zabrać głos. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy. To jest super, super świadectwo i rzeczywiście przeczytania tego i przejęcia się tym Giedroyciem. Profesor Mirosław Filipowicz, może takie proste pytanie. Mirku, też jeśli mogę się do ciebie tak zwrócić, co wynotowałeś z tej korespondencji?
co wynotowałem, to za jakiś czas przeczytacie w kwartalniku historycznym, bo obiecałem recenzję i będzie ona z całą pewnością obszerna. Tam jest tyle wątków, tam jest tyle fantastycznych zupełnie tropów, że no tak na marginesie, Janowi Pomorskiemu zajęło to 2 tygodnie. Mnie zajęło to ponad 3 miesiące. Jakby... Ja po prostu krócej śpię. Pytanie, kto no tak. czytał uważniej? Na pewno Mirek. Ja nie wiem, kto czytał uważniej. Ja nawet nie wiem, kto szybciej czytał. Czy to zależy od tego. Po prostu mnie to wciągało w tym stopniu, że zaczynałem szukać dodatkowych tropów. Zaczynałem szukać dodatkowego materiału. Czasami to były takie figlarne rzeczy, niepotrzebne mi specjalnie do niczego. Jakoś polubiłem Drymera wskutek tej korespondencji i paru jego błyskotliwych uwag, które się raczej nie nadają tutaj do publicznego powtórzenia, chociaż nadawały się do opublikowania. Natomiast to skłoniło mnie do tego, że od razu wziąłem jego pamiętniki i zacząłem dalej to drążyć. A chcę zacząć od czego innego. Kiedyś o Mozarcie powiedziano, czy właściwie o tym, co napisał Mozart, że normalnemu człowiekowi przepisanie tego wszystkiego, co on napisał, przepisanie, zajęłoby więcej niż te 35 lat, które Mozart żył. Więc ja, mając na półce kilkadziesiąt tomów korespondencji Giedroycia i mając na półce teraz jeszcze te 3 potężne tomy, z których właściwie każdy spędzał ze mną czas w łóżku przez ostatnie parę miesięcy, muszę powiedzieć, że ja pojęcia nie mam, kiedy on to robił. Tak jak Jan mówi, że można napisać, że on musiał pisać 60-80 listów dziennie, to mi się to w głowie nie mieści, bo ja jeśli napiszę do kogokolwiek jeden raz na dzień, to uważam, że to jest ekstremalnie szybkie tempo i jestem bardzo gorliwym korespondentem, a tutaj prawda, to jest zupełnie inna jakość. I to są maile, ale... które pisze się jednak trochę łatwiej. To prawda. I z drugiej strony ja myślę, że my Bogu dziękujmy, że nie było internetu w czasach Giedroycia. A to dlatego, że gdyby on znał wcześniej komputer i przeszedł na to, to po pierwsze nie mielibyście co wydawać, bo to by nie ocalało, prawda? Po nas nie ocalaje żadna korespondencja ponownie. To jest głupia sprawa, ale naprawdę żadna. Chyba, że ktoś nas podgląda, podsłuchuje i sobie robi wydruk. No, tak to robią. W związku z tym przyszli historycy będą mieli ogromną materiału cyfrowego. No tak, tylko że pytanie, skąd go wezmą, nie? Wszystko jest zahasłowane, wszystko przepada razem z autorami te hasła i to no, służby jedynie zostają. Tylko służby to odhasłują. No tak, służby zostają. Przyszli historycy będą mieli zajęcia z tego, jak tak, łamać tak, właśnie tak, szyfry, po to, żeby tak, dostać się do tych materiałów. Jestem no właśnie, przekonany. Właśnie, tak, to jest arcyciekawa sprawa. Teraz dalej. Tam są rzeczy kapitalnie zaskakujące. Czasami powiedzmy ilość listów nie przekłada się na jakość relacji. Z Manteuffelem jest niewiele listów, ale jakość relacji jest jakby pierwszorzędna. W pewnym momencie Giedroyć nazywa Manteuffla nawet swoim przyjacielem. Co więcej, to on jest potem tym duchem, który organizuje upamiętnienie Manteuffla po jego śmierci i zbiera liczne podpisy wśród emigrantów. Z drugiej strony nie ma żadnej korespondencji z najbliższym człowiekiem Manteuffla w Warszawie, czyli Aleksandrem Geisztorem. Co może być trochę zaskakujące, ale co być może nie jest zaskakujące, bo prawdopodobnie chodzi o 2 różne typy charakteru. To znaczy Manteuffel nie za wiele ujawniał, jak nie musiał, ale miał bardzo taki pryncypialny stosunek do spraw. Geisztor był urodzonym dyplomatą. Prawdopodobnie Geisztor nie chciał palić różnych mostów, tymczasem Manteuffel jakby nie musiał korespondować, nie musiał pisać listów, był w kontakcie na różne sposoby,
I szczerze mówiąc, to, co mnie frapowało, to to, że Manteuffel inspiruje Giedroycia, że przesyła mu makietę historii panowskiej i prosi o zorganizowanie dyskusji wśród emigrantów. To jest fantastyczna sprawa. Zupełnie. Są takie momenty pewnych zadziwień. Gdzieś pada, już nie pamiętam w jakiej liście, przy robieniu takich not o autorach, pada uwaga Giedroycia, że Bartoszewski nie był współpracownikiem kultury, był co najwyżej mile widzianym gościem. I tak się zastanawiam, jak to czytać i być może tutaj tak na marginesie pewne uwagi, które Stanisław Salmonowicz zrobił w swoich wspomnieniach, pozwalają to lepiej wyjaśnić. Miejscami są jakby pewne autorytety postrzegane w bardziej, bym powiedział, ludzkim wymiarze. To, co chyba mnie najbardziej uderzyło, to opowieść Giedroycia w liście do Danilewicz-Zielińskiej o Władysławie Tatarkiewiczu i o jego akcesie do listu 34 i potem do listu do The Times. To właściwie należałoby chyba zacytować teraz, bo nie wiem, to jest krótki cytat, a nie wiem, ilu naszych słuchaczy będzie miało to pod ręką. Pisze Giedroyć 14 czerwca 1964 roku. Tu jest Tatarkiewicz. Coś nieprawdopodobnego. Czapski się go pyta o memoriał i list w Timesie. No tak, przyszli z tym memoriałem, bardzo dobry, podpisałem. Potem Jabłoński, Henryk Jabłoński, przysyłał adiutanta, bym podpisał list do The Times. Mówię, że trzeba się zastanowić, to jakoś nie wypada, to wtedy Jabłoński sam przyszedł. I mówi, że to w interesie Polski. To jednak jest Polska, więc podpisałem. Ale zrobiłem wielką dywersję reżimowi. Przecież na Zachodzie wszyscy musieli zrozumieć, że to pod przymusem. Świństwo tylko zrobili. Miałem jeszcze dostać doktorat honoris causa UJ. To Kotarbiński dostał, a ja nie. Giedroyć komentuje to, no co z tym dalej robić, no, prawda? To nie ujmuje wielkości Tatarkiewiczowi, ale to pokazuje, jakby, że mamy do czynienia z człowiekiem, no i że ten człowiek nie jest tak pomnikowy, jak jego historia filozofii. Chyba normalne w sumie, ale taki dylemat właśnie, bo chyba od tego się zaczęli te rozmowy i właściwie wydaje się, że to jest ważne. Czytanie cudzej korespondencji jest zawsze trochę podglądawskie. To jest zawsze trochę ryzykowne. Z drugiej strony, no bez tego byśmy nie mieli pojęcia o całej masie różnych rzeczy. Czasem Giedroyć się lepiej zna, gorzej zna, ma lepsze intuicje, gorsze intuicje. Czasem historycy mają w ogóle fatalne intuicje. Najbardziej spektakularny przykład, jaki znalazłem, sobie wynotowałem w tej korespondencji, to Jan Ciechanowski, który w czerwcu 1985 roku stawia diagnozę, że w Rosji nic się nie zmieni. A przypomnę, że tam jest od 3 miesięcy Gorbaczow. Więc to, co więcej, Giedroyć chyba nawet podziela tę opinię. No bo taka była opinia Michaiła Hellera też, bardzo krytyczna. Tak. Wobec Gorbaczowa, Giedroyć... a Heller był naprawdę głównym doradcą Jerzego Giedroycia w sprawie Rosji. Tak, zgoda. Teraz nie wiem, co jeszcze bym tu chciał powiedzieć, bo te tomy właściwie były tak wieloaspektowe i to tak wciągało, że ja bym powiedział tak tylko. To jest benedyktyńska robota redaktorów. I ta robota, jak sądzę, powinna potrwać jeszcze ze 3 lata dłużej, bo wtedy byłoby jeszcze więcej rzeczy można ustalić i jeszcze więcej rzeczy można by skorygować. Natomiast to ja jestem pełen podziwu dla tego. To znaczy widziałem różne tomy korespondencji Giedroycia. Niektóre z nich były fenomenalnie pod względem edytorskim wydawane, na przykład ten ostatni tom z Kisielem jest znakomicie zrobiony przez Łukasza Garbala, ale to jest jednak tom o objętości wielokrotnie mniejszej. Mając tak olbrzymią skalę materiału, muszę powiedzieć, myśmy dostali
niesłychanie smaczne jedzenie dzięki Rafałowi i Sławkowi, ale to przyrządzenie tego kosztowało dużo pracy naprawdę. Także dużo pracy. To chyba było powiedziane, ale jeszcze raz warto to zaakcentować, że to, co się ukazało, to jest kilkanaście razy mniejsze niż to, jaka była ta korespondencja, którą oni musieli przestudiować. No tak, tak. To jest ten ogrom pracy, prawda? Tak. Przez te lata pobytu tam, te miesiące spędzone w Maison Lafitte i potem decyzję, co z tego ma trafić, to naprawdę był trudny wybór, jestem przekonany, tak. Ale na tyle, na ile rozmawiam z osobami ze środka również, z Maison Lafitte, bo były okazje i z Wojtkiem Sikorą na ten temat rozmawiać, to oni, którzy znają właściwie tą korespondencję, bo siedzą w niej również, podkreślają, że to jest niezwykle reprezentatywny wybór. Mm-hmm. I, tak, tak. I to jest też ogromne osiągnięcie tej pracy. I to warto o tym mieć w tyle głowy, prawda? Jaka praca, właśnie jak powiedziałeś, benedyktyńska temu towarzyszyła. Mm-hmm. Ja skorzystam z okazji, jeszcze naprawię pewne faux pas, bo przy tym projekcie pomagały nam dwie panie, o których Jan wspomniał. Pani doktor Anna Brzezińska, która jest moją uczennicą, i pani magister Milena Przybysz-Graleska, która jest uczennicą Sławka Nowinowskiego, przygotowuje pod jego kierunkiem doktorat. Tak to życie się splata. Mhm. I którym chcieliśmy serdecznie podziękować też za ten wkład pracy. Sławko, jeśli mogę, jeszcze jeden wątek, który mi umknął wcześniej, a który chciałem tutaj poruszyć. To znaczy, Giedroycz czasami kieruje się pobożnymi życzeniami. Znaczy reprezentuje takie myślenie w stylu wishful thinking. To wychodzi bardzo wyraźnie w jego korespondencji z emigrantami 68 roku, zwłaszcza z Lewandowskim. Notabene cała ta relacja Józef Lewandowski i Jerzy Giedroyć jest sama w sobie niesłychanie ciekawa. Ona zaczyna się od wielkiego kredytu zaufania ze strony Giedroycia i potem bardzo ociepla się ta relacja, a potem z latami ona staje się chłodniejsza, prawda? Ten dystans wzrasta. Dlaczego wzrasta dystans? Z tego samego powodu, co wzrasta dystans z Korcem wcześniej, z tego samego powodu, co Giedroyć wykazuje pewną alergię na tych historyków, którzy podkreślają problem polskiego rozliczania się z Żydami, z win wobec Żydów. Giedroyć w te winy trochę wierzy, trochę nie. Wyobraźmy sobie, jak musiałoby się zmienić jego myślenie po całej historii, którą my przez ostatnich kilkanaście lat doświadczamy, prawda, po całej historii zbadania sprawy Jedwabnego, po całej historii publikacji obecnie przez Engel King czy Grabowskiego. On tego w ogóle nie wie, Giedroyć. Nie wie tego, bo nie chce wiedzieć, bo wierzy w rodzaj szlachetności. Myślę, że dla Giedroycia taką formułą w tym zakresie byłaby formuła Jana Błońskiego. Biedni Polacy patrzą na getto, to znaczy, że tam w pewnym momencie Stwórca zatrzymał tę rękę. Giedroyć chyba szczerze w to wierzył. Parę razy pada tam taka uwaga z jego korespondencji, że w zasadzie jest już zmęczony tym tematem żydowskim i ma dosyć ciągłego przepraszania i tak dalej. Strach pomyśleć, jak musiałby redefiniować swoje myślenie, przyjmując, jak bardzo źle było w oparciu o jednak fakty czy źródła, a wobec tego on był bardzo pokorny. Tak. Mirku, ale ja bym powiedział, że Giedroyć miał zdolność do redefiniowania własnych. Miał, tak, tak, tak. I to, co w nim podziwiam właśnie, to tą umiejętność reagowania na sytuację i redefiniowania również polskiej racji stanu. Mhm. To, co w moim przekonaniu wybrzmiewa w tej korespondencji, co znakomicie obydwaj redaktorzy we wstępie podkreślili, to to, że mamy
tam do czynienia z rehabilitacją pojęcia polityki historycznej. To pojęcie jest tragiczne w tej chwili, prawda? I my właściwie, jeśli mówimy o polityce historycznej, to mówimy o mitologizacji, polityzacji historii, a u Giedroycia to nie jest kategoria, on nie posługuje się oczywiście tą kategorią, ale jest odczytanie tych jego działań jako właśnie polityki historycznej w najlepszej wydaniu, gdzie myślenie w kategoriach racji stanu jest jej podstawą. To nie jest polityka, która ma manipulować własną historię narodową i być adresowana do wewnątrz, ale buduje pozycję. I w tych kategoriach, nawet jeśli widzimy jego reakcję w tych listach na problemy, o których mówisz, te problemy żydowskie, to za każdym razem jest to myślenie w kategoriach takich, że dotyka to pewnej racji stanu i pewnych wyobrażeń określonych środowisk i on prosi w związku z tym o to, żeby dać mu analizę tego. Że jeśli leci serial w telewizji amerykańskiej, to on próbuje na to zareagować w tym momencie, prawda? I to jest niezwykle ważne. Więc ja bym powiedział tak. Chciałbym, żebyśmy umieli w dzisiejszych warunkach tak oddziaływać słowem jak on, po to, aby wybrzmiewało to, co my myślimy i w jaki sposób analizujemy naszą współczesną rzeczywistość i umieć formułować taką politykę historyczną dzisiaj, która opierałaby się na faktycznie racjach stanu, a nie była próbą zniewalania umysłów Polaków. Tak, zgoda. Zgoda. Co więcej, wydaje mi się, że ta trzeźwość Giedroycia, czy nawet jego w pewnym sensie duża krytyczność, bezwzględność niekiedy wobec takich narodowych stereotypów czy narodowego mitomaństwa, ona jest tu bardzo fajnym tropem. To, co mówiłem, jest na zasadzie pewnego paradoksu, że nawet on, który był tak krytyczny i tak trzeźwy, miałby problem ze zderzeniem się z tą sferą, z tą całą masą zjawisk, o których wtedy nie miał pojęcia. To są świetne w ogóle tropy. Oczywiście z tej racji, że chociażby wracając, trochę wspominając swoją pracę magisterską, pisałem o pierwszych 10 latach w kulturze, tam były pierwsze dyskusje o NSZ-cie, tak? Znaczy to Giedroyć był tą osobą, która otworzyła łamy swojego pisma dla debaty, czym w ogóle było podziemie narodowe i jak należy oceniać to, co robili ci ludzie. No, przecież ta dyskusja była bardzo gorąca, ale takich tematów rzeczywiście, które były szalenie ważne, to może byłoby więcej. To będzie i Wołyń, tak, który gdzieś tam się przebijał. Tylko ja bym chciał, jakby to być może to jeszcze jakiś komentarz ze strony redaktorów padnie, ale jakby ta korespondencja rzeczywiście jest potężnym uzupełnieniem tego, co już mamy, tak? I tych wyborów, nie wiem, zrobionych przez Bogusławę Berdychowską i nie wiem, i listy z Siemaszką, tak? I masę jeszcze innych rzeczy, gdzie, do których trzeba sięgać, ale tutaj mamy rzeczywiście taką pigułkę, która pozwala nam tyle dodatkowych wątków jeszcze poruszyć. I jeśli mogę się odnieść szybciutko tylko do tego, co powiedział i Jan, i Mirek, to jest super perspektywa, bo jakby dziękując i Rafałowi, i Sławkowi, skupiamy się na nich jako na redaktorach i na redaktorze jako osobie, ale tu się otwiera ta perspektywa jakby od drugiej strony, znaczy tego środowiska historycznego, które również jest tematem, które również trzeba byłoby zbadać. To jest 161 nazwisk przez nas opracowanych z drobiazgowymi biogramami, tak, przy każdym nazwisku, które się pojawia, z potężnym materiałem, który może stać się zarówno tematem pracy magisterskiej, jak i doktorskiej, ale to w ogóle jest temat sam w sobie. Tak? To jest 161 biografii, które można byłoby osobno opowiedzieć i Giedroyć daje nam do tego klucz. On nam pokazuje, że to jest właśnie ten pełny obraz, tak? Że to jest coś, co kultura, zresztą
historyczne są w stanie wokół siebie skupić. Więc ja bardzo się cieszę, że jakby ta nasza rozmowa również ma ten wymiar i pozwala o tym opowiedzieć. Nie wiem, Rafale, Sławku, czy chcielibyście do tego jeszcze się jakoś odnieść, do tego, co usłyszeliście od swojego recenzenta i od Mirka, czy coś jeszcze chcielibyście, z czym chcielibyście się z nami podzielić? Rafał zniknął, więc może w międzyczasie... Już chyba... Już udało ci się pokonać. Tak, coś się z internetem stało. Ja przede wszystkim chciałbym serdecznie podziękować obu profesorom. No tak, to jest to, co odczytanie tego przesłania tych trzech tomów, a w zasadzie nie mówiliśmy o tym czterech tomów, bo wcześniej jeszcze wydaliśmy antologię tekstów na temat przeszłości publikowanych na łamach kultury i zeszytów historycznych. Natomiast mam jedną uwagę polemiczną do tego, co powiedział Mirek. Ja mam takie przekonanie, czy taką intuicję, że we współczesnej Polsce bardzo łatwo można zasłużyć na etykietę antysemity. Mhm. I mamy pełną świadomość, przy złej woli można w tych kategoriach odczytać. Rafale, nie słyszeliśmy cię przez 15 sekund, ale być może powiedziałeś jakieś ważne rzeczy i nie wiem, czy jeszcze będziesz chciał to raz powtórzyć. Mówiłem o tym, że we współczesnej Polsce bardzo łatwo jest zasłużyć na etykietę antysemity. I mamy pełną świadomość, że w tych trzech tomach edycji można znaleźć przynajmniej kilka takich wypowiedzi redaktora, które przy złośliwym i jednostronnym odczytaniu pozwoliłyby go jego również tym mianem nazwać. Nie wiem oczywiście, Mirku, jak redaktor zareagowałby na książkę Jana Tomasza Grossa i na to wszystko, co dzisiaj dzieje się w historiografii Holokaustu i w odniesieniu do stosunków polsko-żydowskich, ale pragnę przypomnieć, to zresztą jest w tej korespondencji, że kilkakrotnie podejmował on próbę zorganizowania tak zwanego okrągłego stołu na tematy polsko-żydowskie i nie znalazł partnerów ani po jednej, ani po drugiej stronie. I to trudno traktować jako jego winę. A po drugie, zarówno na łamach kultury, jak i zeszytów historycznych opublikowano co najmniej kilkanaście, moim zdaniem, bardzo ważkich tekstów na temat relacji polsko-żydowskich. Pełna zgoda. Tylko krótkie ad vocem, jeśli mogę, bo jakby ja nie traktuję uwag Rafała jako uwag polemicznych w stosunku do tego, co ja powiedziałem, bo mógłbym się też z tym zgodzić. To, co powiedziałem, w życiu by mnie oczywiście przyszło do głowy czynić z Giedroycia antysemity, czy zarzucić mu antysemityzmu. Powiedziałem bardzo wyraźnie, że w czasach, kiedy on żył, stan wiedzy o sprawach polsko-żydowskich był znacznie mniejszy niż ten, który mamy dziś. To jest jakby tylko tyle. Tak, znaczy to... Zgoda, Mirku, ja też nie miałem takich intencji, absolutnie tego nie powiedziałem, po prostu chciałem dodać pewien komentarz do
do tego, co wydawało mi się ujęciem troszkę jednak jednostronnym. Jeśli mogę jeszcze też w tej sprawie dwa zdania. Okej. Okay. Jasne, jasne. Wielokrotnie w dyskusjach na temat Jerzego Giedroycia podkreśla się, że zarówno on, jak i Juliusz Mieroszewski, portparol redaktora, zwracali uwagę Polakom na konieczność przekraczania pewnych granic, które wytyczyła im historia. Można powiedzieć, że obaj uważali, że politycy, a może zwłaszcza ci z Europy Środkowo-Wschodniej, nie powinni, czy wręcz nie mogą być więźniami historii. Powinni historię znać, powinni snuć refleksje na jej temat, ale nie mogą być więźniami historii. I niejednokrotnie tak mówiono z uznaniem o Giedroyciu, gdy na przykład podejmowano problem relacji polsko-niemieckich, polsko-ukraińskich, polsko-litewskich czy polsko-rosyjskich. Natomiast problem ten nigdy nie pojawił się w kontekście relacji polsko-żydowskich. Giedroyć wprost niemalże pisał do swoich korespondentów, że nie ma ochoty być ciągle chłopcem do bicia. Odpowiadać za czyny, których nie popełnił, za które nie ponosi odpowiedzialności. I chciałby, żeby i ta bariera została przekroczona po wzajemnym oczywiście wyjaśnieniu sobie przeszłości, wspólnej przeszłości, czy równoległej, bo ona nie zawsze była wspólna. Ona czasami, to były dwie równoległe przeszłości, polska i żydowska. Oczywiście nie mam zamiaru spekulować, jak zareagowałby na Jedwabne, czy na szereg jeszcze innych wyników dociekań historyków, socjologów, czy przedstawicieli innych dyscyplin naukowych. No, nieco ironicznie mógłbym powiedzieć, że był o swoich rodakach na tyle złego zdania w niektórych sytuacjach, że pewnie nie zdziwiłby się szczególnie. W ostatnim numerze ze Sztuk Historycznych jest przytoczony bardzo dramatyczny list, który napisał do Józefa Witlina, pisząc właśnie o różnych polskich przywarach i stawia pytanie, co w tej sytuacji należy zrobić. Można wypisać się z tego narodu albo próbować go, tak jak się potrafi, zmieniać. I Giedroyć świadomie wybrał tą drugą drogę. I jeszcze jeden zupełny drobiazg, Mirku, do tego, to co powiedziałeś. A propos relacji z emigrantami marcowymi, akurat przypadek Lewandowskiego i Korca jest tutaj bardzo, powiedziałbym, emblematyczny. A mianowicie Giedroyć w pewnym momencie uznał, że oni są w gruncie rzeczy nieprzydatni. Bo tak na dobrą sprawę ich format jako badaczy jest daleko mniejszy niż ten, który przeczuwał, czy który podejrzewał, który może nawet chciał wierzyć przez jakiś czas, że w gruncie rzeczy nie przywieźli oni z kraju, już nie mówię o jakichś książkach czy notatkach z archiwum, ale jakiejś szczególnie ważnej wiedzy, która w jego działalności, w jego polityce historycznej mogłaby się jakoś przydać. A kilkakrotnie, przynajmniej Józef Lewandowski, naraził Giedroycia nawet na śmieszność, bym powiedział.
starając się dowieść, że ten czy ów był naprawdę przyzwoitym człowiekiem, gdy w istocie tak nie było. Myślę, że tak jak słusznie zauważyłeś, te historie zasługują, jeśli nie każda, to wiele z nich, na osobną opowieść, niektóre na pewno wręcz na książkę. No ale to pole do popisu dla młodszych generacji badaczy. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że młodsza generacja jest z nami. Na pewno mam już sygnał, że są jakieś pytania, więc za chwilę oddam głos Piotrowi Witkowi. Ja tylko dwie rzeczy do tego dorzucę, bo nie mogę się powstrzymać, proszę mi wybaczyć. Ale gdybyśmy poszli w taką alternatywną historię, to wyobrażam sobie, że Giedrycz na pewno korespondowałby z Janem Tomaszem Grossem, tak jak to mamy zilustrowane w tych tomach, tak? Tam są te listy i jak go wszyscy już trochę znamy, to na pewno nie pozwoliłby, żeby ten temat gdzieś tam sobie sam popłynął, tylko wyłożyłby swoje trzy grosze, a może nawet więcej. A drugą myśl, którą mam w tym momencie, to jest trochę tak, że jakby zbadamy tą kulturę, ale do tego trzeba by jeszcze coś dołożyć. Może właśnie historię aneksu na przykład, tak? Gdzie, bo tam się w 80-tych latach genialna rozmowa toczyła na temat Polaków i Żydów, tak? Wokół filmu Shoah. Są jeszcze inne, że tak powiem, ośrodki, które też jakby w tym wszystkim uczestniczyły i być może z tego jednak wyłoni się jeszcze trochę pełniejszy obraz, no bo te nazwiska się przeplatają, tak? To nie jest tak, że oni wszyscy są tylko z Giedroyciem, dla Giedroycia, przez Giedroycia, ale oni mają również swoje dodatkowe światy, więc no to jest potężna zachęta, żeby to jeszcze bardziej, może jeszcze trochę porównawczo w jakimś szerszym kontekście też pokazywać i badać. Piotrze, jeżeli mogę cię prosić o przyjęcie pałeczki i zadawanie pytań. No tutaj będziemy się naradzać, kto na które pytanie będzie odpowiadał. Dziękuję. Tak, mamy kilka pytań. Jedno pytanie jest też, tak powiem, strzałem w dziesiątkę, to o czym panowie przed sekundą mówiliście. Otóż pan Marcin Michalak pyta tak. Szanowni panowie, mam pytanie. Spuścizną Instytutu Literackiego zajmuje się masa badaczy, ale przede wszystkim starszego pokolenia, w cudzysłowie starszego pokolenia. Według panów, co zrobić, by zainteresować młodszych i czy warto? Kto chce zacząć? To każdy na pewno chce coś powiedzieć. Ja powiem, że w tym celu organizujemy to spotkanie, ale może są jednak jeszcze inne odpowiedzi. Może warto powiedzieć, że Instytut Literacki organizuje konkursy na prace magisterskie poświęcone i doktorskie. Problematyce. Doktorskie. Tak, przepraszam. I magisterskie, i doktorskie. Tak, i magisterskie, i doktorskie. Więc warto, bo jest też szansa na staż w tym ośrodku, bo jedną z form nagradzania jest również możliwość prowadzenia badań na miejscu. Pamiętajmy również, że nagroda imienia redaktora Giedroycia, nagroda naukowa, 15 lat funkcjonuje na UMCS-ie i najlepsze pozycje książkowe są nagradzane dzisiaj w wysokości 25 tysięcy złotych, więc to powiem o takich zachętach materialnych, bo że tam jest mnóstwo tematyki, którą można podejmować i właściwie powiem, wszystkie obszary historii XX stulecia znajdują w jakiś sposób odbicie w materiałach przechowywanych w Maison Lafitte. Da się, właściwie ja bym powiedział tak, nie da się badać sensownie XX wieku bez sięgania do tych materiałów. I to powinna być zachęta, bo one dzisiaj też w większości są już zdigitalizowane, w bardzo dużej wielkości. W czasach pandemii, kiedy mieliśmy kłopot, prawda, w poruszaniu się i docieraniu bezpośrednio do archiwów, to dzisiaj dla młodego pokolenia szansa na to, że mogą mieć ten materiał źródłowy pod ręką, dostępny, na ekranach komputera jest dużą zaletą. Natomiast wymaga to rzeczywiście rozległej wiedzy pozaźródłowej, z którym trzeba do tych badań przystępować.
ale słuchajcie, to jest fantastyczna przygoda, bo tak jak tutaj koledzy mówili, przede wszystkim spotykamy niesamowite postaci z XX stulecia, ludzi, którzy są również twórcami historii, czy świadkami historii, są filozofami, są literatami, są historykami. Kontakt z ich twórczością jest niezwykle budujący, rozwijający. Mnie na przykład fascynuje spotkanie, jak mówiliśmy tutaj, Giedroycia z Pomianem. I oczekuję kiedyś, żeby powstała praca doktorska, która tą relację potrafi opisać. Ten ogromny diapazon intelektu, który tutaj jest obecny w tych kontaktach. One są słabo udokumentowane w korespondencji, bo panowie niewiele ze sobą wymieniali listów, kontaktując się bezpośrednio, ale ten materiał jest na tyle również bogaty, że zasługuje na zupełnie osobne opracowanie. Dziękuję. Jeśli można odnieść się też do tego pytania, zacząłbym od takiego stwierdzenia, które mam nadzieję pozostali dyskutanci podzielą, że my należymy do pokolenia, dla którego redaktor Giedroyć był postacią kultową. Natomiast z oczywistych powodów nie może być taką postacią dla współczesnego pokolenia, ale trzeba zrobić wszystko, żeby przekonać tych młodych ludzi o tym, że był jednym z najważniejszych Polaków żyjących w ubiegłym stuleciu. Ja mam pełną świadomość, że zajmując się od jakiegoś czasu kulturą, nie wytworzyło się do tej pory jakieś zwarte środowisko młodych ludzi, którzy by tę pałeczkę od nas, czy od osób nieco starszych od nas przejęli, ale są też jaskółki i takie dwie jaskółki chciałbym tutaj wymienić. Po pierwsze, to jest pani Kamila Łabno-Hajduk, która ostatnio obroniła bardzo dobrą pracę doktorską o Zofii Hertz. A drugą taką postacią jest pan Jędrzej Piekara, uczeń między innymi Mirka Filipowicza, ale też Rafała Wnuka, bo oni dwaj... Jako... On jest produktem naszego wspólnego seminarium. Tak, jako ojcowie chrześci tutaj występują, który napisał świetną książkę o Michaile Hellerze, takiej zapomnianej, mam wrażenie, trochę postaci z kręgu Giedroycia i która, jak mogę chyba Sławku publicznie obwieścić, niedługo ukaże się drukiem w wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego. To takie krótkie uzupełnienie, komentarz i zarazem odpowiedź na pytanie pana Michalaka. Tak, tam być może nawet będzie więcej tych młodych, bo teraz kolejny chłopak podjął pracę o Karolu Zbyszewskim. To nie jest bezpośrednio to środowisko, ale to też jest taki na tyle ciekawy l'enfant terrible polskiej historiografii, też myśli politycznej, że coś z tego wyjdzie. Obydwaj bracia ktoś... są niesamowici. Tak, no, myślę, właśnie, że ktoś Wacławem się zajmie też. W Łodzi powstaje z kolei praca o Wacławie Alfredzie Zbyszewskim. Tak, a no właśnie, to jest będziemy mieć ciekawe, tak. Komplet. No ja chciałbym jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, a mianowicie o tym, iż właśnie zamiar przyciągnięcia, mówiąc najogólniej, do kultury młodych ludzi, to jeden z najważniejszych, oprócz rzecz jasna opieki nad spuścizną Jerzego Giedroycia, celów, jakie stawia przed sobą
Stowarzyszenie Instytut Literacki Kultura. Nie ma praktycznie ani jednej rozmowy z panią prezes Anną Bernhardt, w której wątek młodych ludzi nie pojawiłby się. Cały szereg projektów, nie chcę o nich jeszcze mówić, bo są one w stadium dopiero tworzenia. Nie chciałbym też niczego zapeszyć, ani też wejść w nie swoje buty, ale mogę, przywołując profesora Stowieckiego na świadka, powiedzieć, że cały szereg takich projektów właśnie jest w trakcie realizacji. No i nie mogę też nie wspomnieć o tym dziele ekipy Wojciech Sikora, Anna Bernhardt, jakim jest portal kultury paryskiej, czyli kulturaparyska.com. Stanisław Mancewicz jeszcze. A, jeszcze Stanisław Mancewicz, oczywiście. Na którym oprócz zupełnie kapitalnych dla badaczy materiałów, no każdy, kto korzysta z tego portalu, staje się w ten sposób posiadaczem w domu kompletu kultury, kompletu zeszytów historycznych i niemałej części książek Biblioteki Kultury. Ale na portalu znajduje się też ogromna ilość innego rodzaju materiału, multimediów, filmów, nagrań dźwiękowych, które no, są na wyciągnięcie ręki. A myślę, że też i młodzi ludzie łatwiej z pewnymi problemami badawczymi, które właśnie z tym się wiążą, sobie poradzą niż generacja entuzjastów czy nostalgiczna generacja. Oczywiście trzeba mieć też świadomość, że ta kolejna generacja badaczy będzie patrzyła na kulturę przez inne okulary. No i nie będzie też miała pewnych, nawet powiem, skrupułów, jakie my mamy. Tak. Ale jak redaktor Giedroyć wielokrotnie to powtarzał, zamawiając na przykład tekst, bardzo proszę bez taryfy ulgowej. Właśnie, jemu by to chyba odpowiadało, tak. Tak, używaliście zresztą takiego sformułowania, natomiast ja podsumowując jakby tę odpowiedź, na pewno każdy, kto w tym momencie obserwuje dyskusję przed ekranem, widzi, że mamy przynajmniej czterech potencjalnych promotorów prac, do których można napisać, poprosić i z własnym pomysłem spróbować zrobić coś, ale oczywiście to nie jest pełne grono osób, które się zajmują kulturą. I to Słuchaj, jak ty liczysz, bo ja wyliczyłem, że przed ekranem mamy ich potencjalnie sześciu. Ja siebie nie liczę. A Piotr będzie zadawał kolejne pytanie. Bardzo się, Piotrze, prosimy. Dziękuję. Dziękujemy panu Marcinowi Michalakowi za pytanie. Jeszcze jest doprecyzowanie ze strony pana Marcina. To ja może odczytam, dobrze? Dziękuję za głosy, pan Marcin pisze. Pyta dalej. Dlaczego młodzi mieliby zajmować się Giedroyciem zamiast Żołnierzami Wyklętymi albo innymi obecnie modnymi, w cudzysłowie, tematami? To jest pytanie pana Marcina. I jeszcze mamy trzy pytania via Facebook od pani profesor Ewy Solskiej. To nie wiem, czy zaprezentować je teraz, czy może panowie się do tego odniesiecie, a później odczytam pytania pani profesor. Proponuję odczytać te pytania. Ale ja nie, właśnie ja odpowiem, bo ja kiedyś popełniłem w ogóle taki tekst o Giedroyciu jako o żołnierzu i terminologii militarnej, której on w ogóle używał, czy jakby pewnych związkach z wojskiem. I ja nie przypadkowo zresztą dzisiaj, mówiąc o tym, że jesteśmy w tej oktawie Dnia Żołnierzy Wyklętych, no, jeżeli spojrzymy na emigrację, która w PRL-u była wyklęta, tak? Była w jakimś sensie nawet wypchnięta, nie było dla niej miejsca. I pomyślimy o tym, że ci emigranci bardzo często byli żołnierzami. Tak, oni przeszli przez polskie siły zbrojne, albo nawet część z tych, którzy wyjeżdżali z Polski, tak, to miała ze sobą jakieś doświadczenia, czy konspiracyjne, czy w AK, czy gdzieś indziej, to jest wciąż zajmowanie się żołnierzami.
No nie wiem, przykład chociażby Siemaszki, tak, który czy Galickiego, którzy byli przywoływani. To jest my cały czas, to również byli żołnierze, którzy walczyli również o podobne cele, jak ci, którzy zostali w kraju. Więc myślę, że to jest bardzo ciekawy wątek, a pytanie pokazuje, że młodzi ludzie wymagają wyjaśniania tego i może Giedroyć rzeczywiście jest dobrą alternatywą i uzupełnieniem do tego, o czym dzisiaj przede wszystkim rozmawiamy, czy być może młodzi ludzie rozmawiają w Polsce. Więc ja bym zachęcał rzeczywiście do sięgania po te tomy, do korzystania z tej wiedzy, którą spróbowaliśmy tutaj trochę skumulować i Państwu zaprezentować. Przepraszam, że tak się wtrąciłem, ale to mi się wydaje bardzo ważne. Nie wiem, czy ktoś z nas chciałby się do tego osobno odnieść, czy czekam na te pytania. Dlaczego młodzież ma się zajmować tylko tym, co jest modne w danym momencie? Zwłaszcza gdy chodzi o typ mody, który jest raczej, jakby to powiedzieć, odgórnie dyktowany. To wydaje mi się, to jest kwestia. No. Znaczy, trzeba sobie postawić takie pytanie. Jaką wiedzą pozaźródłową trzeba dysponować, żeby zajmować się środowiskiem paryskiej kultury? Nie wystarczy tylko i wyłącznie czytać historyków. Mm-hmm. Kiedy pisze ktoś o tak zwanych żołnierzach wyklętych, to jego kwalifikacje intelektualne do podjęcia takiego tematu naprawdę nie muszą być bardzo wysokie. Natomiast jeśli chcemy zajmować się środowiskiem paryskiej kultury, to musimy mieć świadomość, że będziemy czytać literatów, filozofów, że będziemy czytali o postaciach, które naprawdę kulturę intelektualną Polski budowały, przechowały to dziedzictwo kulturowe. I w związku z tym to jest przygoda ze światem, który jest niezwykle fascynujący. Nie sprowadza się to tylko i wyłącznie, bo oczywiście spotkamy tam również postaci, które mają za sobą nawet związek z podziemiem, prawda? Jest cały szereg historyków, którzy przeszli przez tą powojenną również konspirację i trafiają potem do środowiska paryskiej kultury. Ale nie to jest najważniejsze, byśmy próbowali iść za tym, co dzisiaj ktoś nam próbuje pokazywać w ramach, przepraszam, tej bardzo prymitywnie rozumianej polityki historycznej i narzucać nam, że oto mamy kategorię tak zwanych żołnierzy wyklętych, którzy są uosobieniem patriotyzmu. Nie każdy, kto szedł do konspiracji i zginął, jest postacią, którą warto przypominać i pokazywać jako wzór do naśladowania. Natomiast większość osób, która przewija się przez krąg współpracowników Giedroycia, to jest ten patriotyzm w najlepszym wydaniu. Bo patriotyzm nie polega na tym, że się konspiruje i ginie za ojczyznę, ale że ją się buduje również słowem. I przykłady tego patriotyzmu, tej służby Polsce, które spotykamy w tym środowisku, są niezwykle budujące i warto je przypominać młodemu pokoleniu. Więc przepraszam, że brzmi to pewnie patetycznie, ale ja bym powiedział tak, o wiele bardziej współczesnemu pokoleniu potrzebni są ludzie typu Giedroyć i jego współtowarzysze, niż ci, których czcimy w cudzysłowie jako tak zwanych żołnierzy wyklętych. Dziękuję. Nie wiem, Sławku, Rafale, czy mieliście świadomość, na jakie tematy zejdziemy, rozmawiając o waszych trzech tomach, ale myślę, że sprowokowaliście naprawdę bardzo ważny fragment rozmowy o tym, jaką historią się zajmujemy dzisiaj w Polsce. Piotrze, czytajmy dalej. Dobrze, przy okazji jeszcze pozwolę sobie zachęcić Państwa do zadawania pytań i komentowania na czacie. Będziemy przekazywali te pytania i odczytuję teraz pytanie pani profesor Ewy Solskiej. Pierwsze pytanie.
Jest to pytanie o kryterium czy kryteria tytułowego wyboru i w związku z tym pytanie o pominiętych. Kto został pominięty przy wyborze i dlaczego tak się stało? To jest pierwsze pytanie, teraz drugie pytanie. W kontekście zaskoczeń mówiliście panowie o różnych nieoczekiwanych twarzach redaktora. Czy były analogiczne zaskoczenia w odniesieniu do jego korespondentów? To jest drugie pytanie. I trzecie pytanie. Jest to pytanie o wskazówki dotyczące lektury tak ogromnego opracowania. Czy poza podążaniem za kolejnością rozdziałów czy porządkiem chronologicznym możecie panowie zasugerować inne ścieżki tematyczne, problemowe, personalne wątku przewodniego? Dziękuję. Rafale, Sławku. To zaczyna. W pytaniu kryje się sugestia, rozumiem. To może spróbuję przynajmniej na część postawionych tutaj pytań odpowiedzieć. We wstępie przedstawiamy dosyć szczegółowo kryteria doboru korespondentów. Zwracamy uwagę na rangę postaci, powiedzmy, w środowisku historycznym czy w życiu politycznym Polski, to dotyczy świadków historii. Zwracamy uwagę na rolę, jaką dana postać odegrała w działaniach Instytutu Literackiego. Nie piszemy o jednym kryterium, które było dla nas oczywiste, a mianowicie chcieliśmy, żeby te listy były dla czytelnika, wybrane przez nas listy były dla czytelnika ciekawe. Stąd tylko próbka wśród korespondencji listów, które w naszym wewnętrznym języku nazywaliśmy list typu rozkaz dzienny, a więc zawierający pewne polecenie, sugestie, bo cóż z tego wynika, jeśli by takich rozkazów dziennych więcej przytoczyć. Oczywiście można by dzięki temu rekonstruować pewne procesy wydawnicze, ale nie sądzę, żeby było to frapujące dla czytelników. Dla nas nie było, w każdym bądź razie. Oczywiście, jakimś kryterium były też środki, jakimi dysponowaliśmy. I tak pierwotnie planowaliśmy 2 tomy listów. Początkowo miały one być ułożone w ten sposób, że jeden tom poświęcony świadkom, drugi historykom. I już w czasie pierwszej kwerendy doszliśmy do przekonania, że jest to po prostu niemożliwe, absurdalne, bo ten list Jędrzejewicza kwalifikowalibyśmy do jednego tomu, a te 2 następne do drugiego, między nimi żadnego dialogu by nie było, absurd. No ale dopiero się o tym mogliśmy przekonać na miejscu. Udało nam się wygospodarować środki na 3 tom. Zresztą no, tak obszernych tomów też nie planowaliśmy. Był między nami spór, jak duże one powinny być, ale nikt nie wymyślił 3 tak potężnych woluminów. No i w pewnej sytuacji, kiedy wiedzieliśmy, jaką ilością listów dysponujemy, wstępnie zakwalifikowanych, no pewne listy musiały przegrać, bo trzeba było dokonać, jak mówię, czasami bolesnych wyborów, ale one, powiedzmy, nie zawsze były bardzo bolesne, ponieważ czasami
eliminowaliśmy listy, które traktowało o jakimś problemie, ale o tym samym problemie ktoś inny pisał ciekawiej, inaczej. A więc to nie jest tak, że jakiś ważny przez nas problem został amputowany. A co do ostatniego pytania, pani profesor, to powiem, że dla mnie najmilsza jest ścieżka poruszania się po tych tomach według własnego uznania. A więc jestem zwolennikiem lektury niemetodycznej, przynajmniej przy tak zwanym pierwszym czytaniu. Bo chyba w ten sposób najłatwiej jest złapać klimat tej korespondencji. A jeżeli okaże się on właśnie na tyle frapujący, no to wtedy można czytać od deski do deski jak Jan Pomorski czy Mirosław Filipowicz. To ja może na razie tyle. Rafale? Miałem jednak rację, ustępując miejsca w odpowiedzi Sławkowi, bo tym samym mam już bardzo niewiele do powiedzenia i to zdynamizuje naszą dyskusję i pozwoli zadać następne pytania. Powiem zatem tylko tyle, że czasem się ze Sławkiem spieraliśmy, żeby pokazać pewną kuchnię. Ja na przykład chciałem, żeby było więcej Weintrauba, a i tak już jest go bardzo dużo. Chciałem, żeby było więcej Hellera, i tak już jest go bardzo dużo. I Sławek tutaj dużo, dużo cierpliwości wykazał. Z drugiej strony ja z chęcią godziłem się, żeby było więcej Drymera, o którym wspomniał Mirosław Filipowicz, bo to rzeczywiście są listy niekiedy nie tylko pasjonujące, ale też cechujące się wielkim i specyficznym poczuciem humoru. Takim na pograniczu brawury, powiedziałbym, wojskowo-towarzyskiej. Natomiast co do metody lektury, o którą Ewa pyta, to zgadzam się ze Sławkiem. Niech sobie każdy wybiera tę, która mu najbardziej odpowiada. Będziemy równie szczęśliwi, jak ktoś przeczyta całe trzy tomy ważące 6 kg 250 deko, bo to jest też ważna informacja. Jak i z tego czytelnika będziemy zadowoleni, który ograniczy się do dwóch zbiorów korespondencji, bo one są dla niego jakoś tam ważne. Zależy nam po prostu na tym, żeby ta książka dotarła do jak najszerszego grona osób, nie tylko profesjonalistów, i żeby to, o czym tutaj była mowa, już chciałbym podkreślić, zainspirowała do dalszych badań, do zainteresowania się tym absolutnie wyjątkowym środowiskiem, jakie zgromadziło się w Maison Lafitte i które położyło się cieniem na całej kulturze polskiej w drugiej połowie XX wieku. Może nie tyle cieniem, Rafał, ile cieniem jakimś w sensie promieniem. Raczej promieniem, tak. Słonecznym, bo... Natomiast a propos rozczarowań, ja muszę powiedzieć, że takim rozczarowaniem dla mnie były na przykład korespondencja z Normanem Davisem. Bo jak znałem relację Normana Davisa, który mi opowiadał, prawda, jak dla niego to było ważne i istotne i w jakich relacjach pozostawał ponoć z Giedroyciem, to jak popatrzyłem na tę korespondencję, która jest tak płytka i właściwie niewiele wnosi zupełnie, prawda, nawet jeśli dotyczy jakichś wątków, to właściwie poza baną nie wychodzi.
to czasem jest tego typu rozczarowanie, że oczywiście kierując się nazwiskiem, sięgam na przykład po tą korespondencję, bo ona mogłaby mnie interesować, a okazuje się, że to jest jakieś rozczarowanie, no ale to jest już inna kwestia, prawda? W ogóle ta korespondencja z historykami niepolskimi, pomijam tutaj powiedzmy, no może inaczej, nie tymi bezpośrednio współpracownikami redaktora, wypada dość blado. Poza chyba Beauvoir. Zgoda, ale no właśnie, Beauvoir jest pewnym fenomenem, bo on poprzez swoją żonę bardziej jest związany, prawda, z Polską i trzeba powiedzieć, że wśród jego przyjaciół i kręgów towarzyskich jest większość Polaków. Więc to jest też zdumiewające, że z mało którym historykiem można rozmawiać o takich niuansach związanych z życiem politycznym Polski i kulturą, jak z Beauvoir. Prawda. Daniel Tolle, który zajmował się historią Polski, prawda, o nazwiskach, niuansach Warszawy nie wiedział nic. Buła, prawda, jest na bieżąco do dzisiaj w tym, co się dzieje w Salonie Warszawskim. Więc moim zdaniem, Janku, było to niezwykle interesujące, pewnie też z perspektywy Giedroycia. Moim zdaniem, Janku, żona Buła jest Czeszką. Natomiast te jego kontakty... Mówi świetnie po polsku, tak, przyznaję, tak. Ale to wiesz... Jego kontakty warszawskie są moim zdaniem trochę poza małżeńskie, ale... Znaczy, to nie wnika w takim razie. Dwuznacznie. To zabrzmiało to dwuznacznie. Tak. Nie chciałbym państwa Buła narażać na jakieś dyskusje. Dajmy uczestnikom szansę na zadanie kolejnych pytań. Może, jeszcze jedno zdanie, jeśli mogę. Dobrze, no tak. Krótko. Takich zaskoczeń, bo ja potrzebowałem trochę czasu, żeby zebrać myśli odnośnie korespondentów redaktora, jest więcej. Polecam chociażby lekturę listów z Leonem Koczym, który mógłby uchodzić za sztandarową postać środowiska niezłomnych z Londynu. Tymczasem spojrzenie Leona Koczego na rolę kultury jest, no powiedziałbym, niesamowite i, tak, tak. I nieczęsto spotykane na gruncie londyńskim. To, co mnie też zaskoczyło, chociaż w gruncie rzeczy nie powinno, to iż kontakt Jerzego Giedroycia z historykami krajowymi młodszej generacji, no dzisiaj już średniej generacji, bywał trudny. Niewątpliwie osoby takie jak Andrzej Friszke czy Andrzej Paczkowski darzone były wielkim szacunkiem. Ta współpraca układała się, myślę, bardzo, bardzo dobrze, ale można się na przykład przekonać, że te listy zasadniczo różnią się. Być może korespondenci no, jednak byli trochę onieśmieleni wielkim redaktorem. Te listy różnią się od listów uczestników wojennej emigracji, już nie mówię o osobach, które redaktor znał w okresie przedwojennym. Jeszcze jedna rzecz, która trochę anegdotycznie. W korespondencji z Kornatem, tam jest ciekawy moment takiej sugestii Giedroycia o finansowaniu Instytutu Wileńskiego Naukowo-Badawczego Europy Wschodniej przez przedwojenną dwójkę. I widać, ta przedwojenna dwójka miała długie ręce jeszcze, gdyż nagle okazuje się, że dwie strony tego listu znikają. Tam, gdzie obaj panowie prawdopodobnie wchodzą w jakieś wyjaśnienia. No, więc ja przypuszczam, że ten fragment listu Marka Kornata Jerzy Giedroyć, jak to miał w zwyczaju, wysłał do kogoś, do konsultacji. Możliwe. I być może ten brakujący fragment gdzieś zawieruszył się potem albo nie wrócił do Maison Lafitte. Próbowaliśmy autora listu poprosić o to, ale nie odnalazł również u siebie. No tak. Stąd to opuszczenie. Właśnie Giedroyć robił kopię, nie? A Kornat nie. Ja dodam jeszcze tylko dosłownie jedno zdanie. Co mnie zaskoczyło,
Zaskoczyło mnie na przykład to, że nie znaleźliśmy listów Pawła Jasienicy, o tak. A byłem przekonany, że one tam będą, i nie znaleźliśmy listów Henryka Wereszyckiego, a też byłem przekonany, że one tam będą. W przypadku jednym i drugim mamy ze Sławkiem pewne wytłumaczenia, ale to temat na dłuższą rozmowę. No Rafał, jeszcze ja wiem, że to już jest trochę szczegółowe, ale to jest ważny trop w przypadku Wereszyckiego. Otóż ja mam wrażenie, że Giedroyć nie miał też wielkiego pojęcia, kim był Wacław Felczak, bo tam jest w korespondencji z Bielakowiczem. Tak, poszło o Felczaka na to, z pewnością. Tak. I to ja mam wrażenie, że to jest ten sam trop. Piotrze, czy jeszcze mamy jakieś pytania? Tak, mamy jeszcze pytanie pani Agnieszki Bielskiej i pani Agnieszka pyta tak. Dzień dobry. Jakby panowie odnieśli się do wartości wolności kultywowanej w kulturze paryskiej w odniesieniu do wolności, o którą walczy się dziś w Polsce? W jaki sposób można skorzystać z doświadczeń redaktora? Redaktorze Tomu, czy można was prosić najpierw o taką odpowiedź? Czy chcecie mieć chwilę do namysłu? Nie ukrywam, że jestem zaskoczony tym pytaniem i tak się przyglądam minom kolegów i zaryzykuję tezę, że oni też są trochę zaskoczeni. Ale podejmę to wyzwanie i powiem, że po pierwsze banał, ale warto go przypominać, wolność niejedno ma imię. A po drugie to, co chyba było takim rysem charakterystycznym redaktora i współpracujących z nim ludzi, to cechująca ich wszystkich odwaga cywilna, gotowość wypowiadania sądów, które szły pod prąd ustaleniom historiografii, które niekiedy wkładały przysłowiowy kij w mrowisko i myślę, że takiej odwagi cywilnej we współczesnej Polsce trochę mamy, przy całym szacunku dla tych, którzy w obronę wolności obywatelskich się angażują, trochę mamy jednak deficyt tej wartości. A ja może pozwolę sobie przytoczyć cytat, który właśnie udało mi się znaleźć, ale nie z listów, tylko z książki, którą Jerzy Giedroyć wydał w 1961 roku, a więc mamy okrągłą rocznicę, z książki Adama Ciołkosza, Róża Luksemburga, Rewolucja Rosyjska. Pomijam tutaj okoliczności, w których pomysł druku się narodził. W każdym bądź razie lider ówczesnego polskiego socjalizmu niepodległościowego na uchodźstwie, Adam Ciołkosz, podjął się napisania słowa wstępnego do rewolucji rosyjskiej, którą Giedroyć chciał wydać, ponieważ w Polsce Ludowej ze względu na krytyczne akcenty wobec bolszewizmu, tekst ten nie mógł się ukazać. Krótki wstęp rozrósł się Adamowi Ciołkoszowi do skromnych rozmiarów, prawie 12 arkuszy. I z tego wstępu chciałbym przytoczyć jedno zdanie, dwa zdania, które Ciołkosz szczególnie wyróżnia. Generalnie jest wobec Róży Luksemburg i jej myśli bardzo krytyczne, ale te dwa zdania gotów jest wyryć w marmurze i to złotym rylcem. I teraz już tylko cytuję. Wolność tylko dla zwolenników rządu, tylko dla członków jednej partii, choćby nawet byli oni nie wiem jak liczni, nie jest wolnością. Wolność jest zawsze wolnością dla inaczej myślących.
Koniec cytatu. Dziękuję. Znakomity cytat. Tak, dziękujemy bardzo, Sławku. Ja myślę, że do tego, co ty powiedziałeś, co powiedział Rafał, że i wolność, i odwaga cywilna, to jeszcze takie słowo niezależność myślenia, chyba trzeba byłoby też dorzucić. I to, w jaki sposób Giedroyć jakby nie tylko myślał, ale budował wokół siebie pewną przestrzeń, która pozwalała mu być niezależnym, pozwalała mu też na tą odwagę cywilną. To jest trochę jeszcze inny temat, ale to nie jest tylko tak, że jakby on jakby publikował i krzyczał wszystko, co chciał. On tworzył system wokół siebie ludzi, powiązań, możliwości, które pozwalały mu zająć takie miejsce, no, jakie zajął, i dlatego dzisiaj o nim rozmawiamy. Janie, Mirku, czy chcielibyście coś jeszcze powiedzieć? Ja bym dodał jeszcze wolność od nacjonalizmu. On bardzo bał się wszelkich fanatyzmów, w tym fanatyzmu narodowego. I to jest coś takiego, co na pewno nam też pozostawił. Mówiliście o odwadze cywilnej zabierania głosu. Zabierania głosu w sprawach trudnych. Bardzo często też wbrew opinii publicznej. Wbrew takim obiegowym sądom, wbrew politykom czy dominującym nurtom politycznym. Za każdym razem był to głos wolności w obronie ludzi równocześnie, bo to jest niezwykle istotne, prawda? Był to także głos w obronie innych narodów, które były prześladowane. To jest też bardzo silne przesłanie całego życia Giedroycia i rodzaj takiego testamentu politycznego, który ja uważam za niezwykle ważny w tych naszych czasach. Powiedzieliśmy tutaj o przywróceniu znaczenia polityki historycznej rozumianej w kategoriach Giedroycia i myślę, że to jest też ten element wolności, na którym by mu zależało. Bardzo również to, co jest ważne, co warto, żebyśmy jeszcze raz mocno podkreślili, że Giedroyć wierzył mimo wszystko w moc słowa. Słowa drukowanego, wypowiadanego publicznie, głośno. I ta wiara w słowo wydawała się czymś dziwnym, prawda? Cóż to znaczy? Grupa niewielu ludzi skupionych w jakimś malutkim podparyskim miasteczku. Czy jest szansa, żeby oni się przebili, żeby ich głos był słyszalny? A popatrzmy mimo wszystko, jak Giedroycia i jego środowiska obawiała się nie tylko polska bezpieka i polski aparat partyjny, ale też obawiały się cały reżim. Prawda? Bo to były współprace również tych aparatów przeciwko. Jeśli spotykaliśmy na Białorusi czy na Ukrainie sieroty po Giedroyciu i z nimi budowało się demokrację na Białorusi, w Ukrainie, na początku transformacji, to ci ludzie byli rozsiadnikami pewnej idei wolności. Ta idea wolności w rozumieniu Giedroycia znaczyła może jeszcze więcej tam niż u nas. I o tym trzeba pamiętać. Dziękuję. To jest świetny trop rzeczywiście. Mirku. Zgoda. Tak na marginesie, w Mińsku, gdy byłem ostatni raz chyba za 2 lata temu, w białoruskim Mińsku, jest ulica Giedroycia, nawet za Łukaszenki. To jest jednak pewien trudny do wymazania ślad. Natomiast czego uczy Giedroyć dzisiaj w kontekście dzisiejszych protestów czy postaw? Wiecie, myślę, że Giedroyć dzisiaj może być dobrym nauczycielem mówienia nie. On potrafił mówić nie. Potrafił mówić nie swoim przyjaciołom, bliskim, współpracownikom, ludziom, którym dość często mówił tak. Ale potrafił im powiedzieć nie. Nie stosował tutaj żadnych nadtaktyk, nie wchodził w żadne
podejrzane dyplomacje, nie osładzał, nie, potrafił powiedzieć nie. I to w połączeniu z twardym kręgosłupem, z tym niebyciem giętkim, to może być pewna wartość, chociaż szczerze mówiąc, można też za to potem zapłacić cenę. Tak. No tak, jak się patrzy na życie Giedroycia, to nie jest to życie jakby pełne, nie wiem, śmiechu dzieci, tak, czy różnych rzeczy, które są charakterystyczne dla, powiedzmy, takiego modelu, który moglibyśmy sobie wyobrazić, ale to jest pewna cena, którą się za to płaciło. Ja bym dodał jeszcze, Sławku, jedną rzecz. Nie wiem, czy a propos tego, nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą, Jerzy Giedroyć był wielkim wielbicielem westernów. No proszę. No tak, a propos wolności, rozumiem. Rafał, ale to nawet Jarosław Kaczyński ma ten typ słabości, bo zdaje się, że lubi być rodeo. Nie porównywałbym jednego z drugim. Westerny mają pewne przesłanie no tak. Etyczne. No tak, bycie rodeo raczej odwrotnie. Tak. No, znaczy rozumiem, że jako prowadzący miałbym prawo w tym momencie zakończyć naszą rozmowę. Wypadek. Nie wiem, czy starczy mi odwagi cywilnej, żeby to kontynuować. Jeszcze mam jedno pytanie. No więc właśnie, proszę Państwa, przekroczyliśmy 2 godziny, ale mamy siłę jeszcze, żeby na to pytanie odpowiedzieć, tak? Ale to jest kapitalne pytanie, także ja proponuję jednak, żeby go przekazać. No myślałem, że... To może Piotrze, ty na nie odpowiesz. Myślałem, że rozmowę, że jakby te uwagi o wolności powinny zakończyć rzeczywiście, ale dobrze, Piotrze, no wszyscy się godzą. Tak, mamy pytanie od widza, niestety co tylko inicjały, EUG, także nie znam imienia i nazwiska. W każdym razie pytanie jest takie. Dzień dobry. Giedroycia wyobrażamy sobie jako staruszka, a powinien być serial na Netflixie, gdzie zagra go jakiś Tom Cruise z uśmieszkiem. Jego korespondencja jest jak polityczny thriller. Uczył samodzielnego myślenia. To szczególnie ważne dzisiaj. Ciekaw jestem panów opinii, jakie słowa Giedroycia powinny otwierać podręcznik historii. No, świetne pytanie. Rafale. A czy tym razem ja mógłbym na końcu? Sławku, dobrze, tak zróbmy oczywiście. Sławku. To jest... to jest dźwięk, który wydałem, który najlepiej oddaje stan pewnego zakłopotania, w którym jestem, ponieważ przewijają się teraz przez mój umysł jak taśma filmowa różnego rodzaju cytaty redaktora. I kiedy już wydaje mi się, że to ten, zaraz pojawia się następny, jeszcze ciekawszy albo jeszcze głębszy. I mam tutaj bardzo poważny dylemat. Mógłbym się wykpić twierdzeniem, że akurat słowa Jerzego Giedroycia nie powinny otwierać żadnego podręcznika. No ale to brzmi mało przekonująco. Szczególnie po naszej rozmowie. Szczególnie po naszej rozmowie, bo od razu można powiedzieć, że może nie ze słów samego Jerzego Giedroycia, ale z analizy jego działań powinien być utkany podręcznik, jak należy uprawiać politykę historyczną. I jeszcze cały szereg takich przykładów można by podać. Oczywiście wrodzona przekora sugerowałaby mi, żeby na przykład podręcznik do historii Polski otwierał się od słów Jerzego Giedroycia, że historia Polski jest najbardziej zakłamana na świecie, co oczywiście jest dużą przesadą, ale jest w tym bardzo pokaźne ziarno prawdy, a może nawet cały koszyk ziaren. To chyba na tym poprzestanę na razie.
Ale to jest świetny cytat, także już go kupiliśmy, ponieważ Rafał chciał na końcu, więc ja nie, Mirku, nie wiem, czy wy chcielibyście do tego się odnieść. Ja założyłem nawet okulary, żebym mógł odczytać w tym momencie. Tych cytatów jest oczywiście wiele, ale ja bym ten podręcznik tym cytatem rozpoczął. Polską historię należy odbrązowić, zerwać z hagiografią i nadmiernym celebrowaniem historycznych rocznic, bo to wcale Polakom nie służy. I uważam, że to jest coś takiego, co wstreszcza stosunek Giedroycia do tego, jak historię powinniśmy uprawiać, jakie ona ma znaczenie w naszym życiu. My za bardzo celebrujemy historię, celebrujemy dzisiaj historię żołnierzy wyklętych, a kompletnie nie potrafimy wyciągnąć żadnej lekcji z historii. Giedroyć potrafił wyciągnąć lekcje z historii po to, aby programować naszą przyszłość. Przyszłość jako państwa, które jest położone w Europie, jest jednym z kantonów Europy, prawda? On się sam czuł obywatelem, prawda, kantonu Europa. I to myślenie o Polsce w Europie dla niego było fundamentem całej koncepcji politycznej, ale też koncepcji wychowania Polaków do bycia Europejczykami, bo dla niego znaczyło to ogromnie dużo. To nie jest zatracenie się w Europie, to jest poczucie przynależności do tych samych wartości, bo tożsamość europejska i tożsamość polska dla niego były czymś niezwykle istotnym, nieprzeciwstawnym. I myślę, że podręcznik, który powinien być napisany, byłby podręcznikiem nie historii Polski, historią Europy, czy tej części Europy. I z tej perspektywy transnarodowej patrzyłby na dzieje Polski. To tyle, co w tym temacie mógłbym powiedzieć. Mirku? Więc ja bym szukał właśnie takiego cytatu, który Jan Pomorski przed chwilą dał. Tak, to odbrązowienie, to odmitologizowanie, ta walka z narodową megalomanią, tak, ten kierunek. To chyba w tym kierunku powinno iść. To była walka z tym, co Giedroyć nazywał myślenie w kategoriach, że naród polski najlepiej udał się Panu Bogu. Tak, 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 tak. Bo myśmy tutaj w ogóle tematu jego stosunku do Kościoła nie poruszali. To jest bardzo interesujące. Właśnie, właśnie, właśnie. Niezwykle interesujący. Giedroyć bardzo nie lubił i nazywał wręcz prawicę, używał pojęcia prawicy antychrześcijańskiej. No tak, a z drugiej strony potrafił snuć wywody, że Wyszyński jest głupszy od Gomułki. Więc jakby to... No tak, ale z drugiej strony Giedroyć był tą osobą, która załatwiała pierwsze stypendia dla profesorów z KUL-u na przykład w 1957 roku. Jakby widząc w tym oczywiście pewną szansę również dla polskiego katolicyzmu. Znaczy te cytaty świetnie ilustrują, jak żywe może być to, co Giedroyć mówił kiedyś dla nas, jak on świetnie z nami rozmawia o dzisiejszej Polsce. Musiałem to powiedzieć, Rafale, zanim ty się odezwiesz, bo ty na pewno to teraz spuentujesz, podsumujesz i zakończymy to spotkanie pewnie. Rafale. Myślę, że już nadużywamy cierpliwości widzów. W związku z tym mój w cudzysłowie cytat nawiązujący do Giedroycia, ale to jest raczej parafraza, brzmiałby tak. Unikajmy myślenia o historii pod hasłem słonia sprawa polska. Zresztą chyba były takie teksty nawet tak zatytułowane, prawda, w kulturze. Moja rola
sprowadza się już teraz tylko do tego, żeby bardzo wszystkim serdecznie podziękować. Przede wszystkim kolegom z odległej Łodzi, którzy do nas zawitali tutaj do Lublina, zechcieli poświęcić swój czas, zechcieli podzielić się z nami tymi trzema tomami. Dziękuję również kolegom profesorom z Lublina za to, że podobnie chcieli z nami tutaj się spotkać. Wydaje mi się, że pozostaje nam teraz wyobrażać sobie tylko tego aktora, który zagra Giedroycia i ten film, który później opowie tą całą pasjonującą historię, o której tutaj rozmawialiśmy, to już jest na pewno rola pana profesora Piotra Witka, któremu oddaję głos jeszcze raz wszystkim serdecznie dziękując i życząc dobrej nocy. Tak, pan Łukasz Garbol właśnie napisał w komentarzu, jeszcze trzeba koniecznie zrobić o Giedroyciu serial, także jesteśmy cały czas w temacie. Na Netflixie, koniecznie. Ale bez Mariusza Bonaszewskiego jako głównego bohatera, bo kiepsko się do tej roli nadaje. A jako Piłsudski był znakomity, a właśnie. Młody Piłsudski. Jeszcze pozwolę sobie odczytać zaproponowany przez panią Annę Bernhardt cytat. Jeśli spojrzeć na historię Polski z lotu ptaka, to uderza ogromna ilość sprzeczności. Jerzy Giedroyć. To tak na zakończenie. Pozdrawiamy panią Anię. Pozdrowienia dla wszystkich. Trzymajcie się, do zobaczenia. Dziękujemy. Dziękujemy pięknie. Wszystkie miasta pozdrawiamy, które się z nami połączyły. Dziękujemy pięknie. Dobrej nocy.